Witam wszystkich na kolejnej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Dyrektoru, witam pana prezesa, witam panie, witam radnych i no wszystkich, którzy tutaj przyszli, uczestniczą w naszej komisji. Może przeczytam porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad. I proszę państwa, pozwoliłem sobie zmienić, żeby były sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji. Tutaj my mamy dwie sprawy takie dość poważne i chciałbym na początku, żeby nie wszystkich trzymać tutaj. Później jest 4. Przygotowanie przez Urząd Danych Demograficznych na kolejny rok szkolny. 5. Informacja rekrutacji do przedszkoli gminnych, harmonogram rekrutacji, kryteria przyjęć, zajęcia dodatkowe oraz przedszkoli publicznych. 6. Podsumowanie akcji Zima w szkołach, ośrodkach kultury. Wnioski na przyszłość. 7. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji. 8. Przyjęcie protokołu. 9. Zakończenie posiedzenia. Kto z państwa jest za takim porządkiem obrad? Dziękuję. No to przechodzimy do punktu 3. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji. Pierwszym punktem chciałbym, żebyśmy się zajęli sprawą ośrodka takiego wynajęcia lub kupienia od spółdzielni mieszkaniowej tutaj pana prezesa. Dla dzieci tutaj, jak my mówimy, za obwodnicą. I może na początku ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę. Szanowni państwo, dzień dobry, witam Mariusz Żybek. Na poprzedniej Komisji Oświaty ten temat został poruszony. Mieszkańcy osiedla zwrócili się tutaj do nas w tej sprawie. Najpierw może na samym początku poprosilibyśmy panią Kasię z osiedla, żeby przedstawiła jeszcze raz może wszystkim, bo nie wszyscy byli na poprzednim spotkaniu, w skrócie telegraficznym, czego to dotyczy i później poprosimy o głos również pana prezesa. Dzień dobry, Katarzyna Rzeszów, ja mieszkam na Przylesiu. Po drugiej stronie obwodnicy. Jest tam w tej chwili budowane są dwa bloki, w których z czego w jednym jest pomieszczenie 60 metrów kwadratowych z kawałkiem, które chcielibyśmy bardzo zabudować na świetlicę wiejską dla dzieciaków, ale nie tylko, bo chcemy, żeby tam się spotykały również mamy z dziećmi, starsi ludzie, żeby to było miejsce generalnie dla mieszkańców z naszej strony jakby osiedla, oczywiście nie tylko, dlatego że po naszej stronie niestety nie ma takiego miejsca żadnego, w którym moglibyśmy zorganizować cokolwiek dla dzieciaków. Od wielu lat organizujemy już coś dla dzieciaków, różnego rodzaju zajęcia, ale są to zajęcia tylko i wyłącznie w okresie letnim, no bo w lato mamy ładną pogodę i mamy gdzie się bawić. Nie ma takiego miejsca, żebyśmy organizowali to też zimą. Nasza szkoła jest niestety nie z gumy i świetlic tam owszem są, ale nie za wiele. Dzieciaków przybywa coraz więcej i fajnie by było, gdybyśmy mogli wesprzeć troszeczkę właśnie taką świetlicą naszą szkołę. Ponadto nasz ośrodek gminy, jak już pan Grzegorz na poprzednim spotkaniu mówił, też nie jest z gumy i brakuje w nim miejsca. Więc byłoby cudownie, gdybyśmy, nie wiem, drogą kupna, ale to już, czy wynajmu, to już od państwa zależy, żebyśmy mieli takie miejsce, tak jak mówię, no przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Dziękuję bardzo. Co państwo oczekują? Czego oczekujemy? Tak. No ja rozumiem, to jest konieczne, ale jak widzicie to, czy wy chcecie to, żeby to było kupione, czy wy chcecie to, jak myślicie? Znaczy ja uważam, ale to jako zwykły laik, że chyba najrozsądniej byłoby zakupić, bo wtedy byłoby to pomieszczenie gminne i czy ktokolwiek inny by się tym nie zajmował, to będzie zawsze w zasobach gminy i to będzie zawsze. Natomiast no, ja usłyszałam taką propozycję, żebym, nie wiem, żeby to organizowało, no nie wiem, jakieś stowarzyszenie, żeby się tym zajęło i tak dalej. No tak, ale to dopóki stowarzyszenie jest, to działa, natomiast stowarzyszenie się rozwiązuje i te
fizycznie, tak? Czy nie wiem, no dlaczego zakup? Dlatego, że to będzie zawsze w gminie. Jeżeli wynajem, no to znowu co kadencja, czy co pół, no to będzie takie niebezpieczeństwo, że po prostu tego nie będzie. A jak będzie to już w zasobach gminy, to będzie zawsze i to będzie gminne. I czy to będzie teraz dla dzieciaków, czy to będzie w przyszłości dla osób starszych, to po prostu będzie i będzie funkcjonowało. Mamy ludzi, którzy chcą robić tam zajęcia, którzy chcą nas wspierać nawet w zrobieniu, znaczy w umeblowaniu tego pomieszczenia, jak już ono będzie. Także naprawdę środkami własnymi dużo możemy zdziałać. Oczywiście no, nie oszukujmy się, też będziemy gdzieś tam prosić o pomoc gminę. Wiadomo, tak? Dużo możemy zrobić sami, tylko potrzebujemy lokalu. Jeżeli chodzi, tak jak pani mówi, że to jak wójt się zmieni, nie przynajmniej rada może podjąć na 10 lat wynajem, tak, że nie jest to żaden problem. Wie pani, nie ma tego. No więc ja chciałbym teraz jeszcze pana prezesa. Panie prezesie, jak pan to widzi? Proszę państwa, spółdzielnia mieszkaniowa funkcjonuje na tym terenie lat kilkanaście. W tej chwili można powiedzieć, że oddaliśmy do użytkowania ponad 600 jednostek mieszkaniowych i oceniamy, bo nie badaliśmy tego, że zdecydowanie ponad 1000 osób dorosłych tu mieszka. Większość osób kupujących u nas mieszkania to są osoby w wieku pań, czyli rodziny, które mają jedno dziecko, dwoje dzieci, czasem troje dzieci. I powiem szczerze, ja pracuję w tej branży lat kilkadziesiąt, ale po raz pierwszy mi się zdarzyła taka grupa klientów, którym się coś chce. Jest to jedyne osiedle w spółdzielni, gdzie mieszkańcy inicjują pewne sprawy i nawet nie oglądając się na jakąkolwiek pomoc, sami organizują bardzo wiele kwestii związanych w szczególności z działalnością społeczno-kulturalną. My do 2009 roku mieliśmy możliwość finansowania działalności społeczno-kulturalnej i gdyby ta sytuacja dalej trwała, to byśmy nikogo nie prosili, byśmy sami to sfinansowali bez żadnego problemu. Ale od 2009 roku nie mamy takiego odpisu, w związku z czym nie mamy środków na to, na ten cel, bo środki w ogóle to nie ma z tym problemu. Oceniamy niestety, że my nie jesteśmy za obwodnicą, bo jesteśmy poza horyzontem widzenia władz gminy. Jak realizowaliśmy to osiedle, kupiliśmy pole, gdzie nie było kompletnie nic. Musieliśmy zbudować tam stację uzdatniania wody, całą infrastrukturę kanalizacyjną, całą strukturę telekomunikacyjną i to nie wybudowaliśmy tego, bo tak chcieliśmy. Wybudowaliśmy dlatego, że nie było innej możliwości wybudowania tych osiedli, ponieważ gmina nie realizowała swoich zadań statutowych, czyli nie wyposażyła odpowiednią infrastrukturę techniczną tego terenu. Nie poniosła spółdzielnia z tego tytułu kosztów. Paradoks funkcjonowania spółdzielni polega na tym, że wszystkie koszty, które są realizowane i generowane na dane osiedle, obciążają mieszkańców. W związku z czym wszystkie koszty poniesione przez spółdzielnię zostały wliczone w koszty uzyskania lokalu przez poszczególnych klientów. I oni za to zapłacili. Wydaje nam się, że dojrzeliśmy do tego, żeby gmina rozpoczęła tam aktywną działalność. Myślę, że koszty tej działalności bieżące będzie można bardzo ograniczyć ze względu na bardzo dużą dynamikę i chęć mieszkańców, którzy nie będą oczekiwali tam 10 instruktorów z różnych zajęć, tylko wiele rzeczy będą załatwiali sami. Oczywiście jakiś pracownik, który tym będzie administrował, będzie niezbędny. W 2016 roku zwróciliśmy się do gminy z propozycją nabycia. A dlaczego nabycia? Dlatego, że gmina jest członkiem spółdzielni. W związku z czym my, nie naruszając prawa, możemy nie sprzedać, bo to nie jest sprzedaż, tylko przenieść prawo własności po kosztach poniesionych przez spółdzielnię. I taką propozycję złożyliśmy. Spotkał się ze mną wójt i sugerował, że gmina nie stać na nabycie.
że gmina by chętnie to wynajęła, ale wynajęłaby to za złotówkę za metr. Z punktu widzenia funkcjonowania spółdzielni to jest oczywiście bardzo niekorzystne, ale my zrobiliśmy taką kalkulację i złożyliśmy ją na początku 2017 roku, z której wynika, że przy IRR, przepraszam, przy stopie zwrotu z inwestycji na poziomie 10 lat, zawarciu umowy na okres lat 10 byłaby możliwość wynajęcia za 3670 zł i 24 grosze całość plus oczywiście 23% VAT. Gdybyśmy się zdecydowali na okres najmu 15-letni, byłoby to 2510 zł i 11 groszy. Później w czerwcu 2017 roku znaleźliśmy formułę na ograniczenie kosztów i zaproponowaliśmy Państwu wynajęcie tego całego lokalu za 2024,58 zł, z tego względu, że według konsultacji z naszymi biegłymi rewidentami, którzy nas rejestrują, możemy zamiast stopy IRR zastosować amortyzację, która jest zdecydowanie korzystniejsza z punktu widzenia wynajmującego, bo generuje tylko 14 zł z metra, a stopa zwrotu z inwestycji generuje tam około 30 zł z metra. W związku z czym zaproponowaliśmy taką formę, 2024 zł. I za ile lat? Na 10 lat podpisana umowa. 2024,58 zł, przy czym to jest z mediami. Media w spółdzielni, jak każdy członek spółdzielni, są rozliczane według kosztów ponoszonych przez spółdzielnię. Myśmy założyli, że świetlica będzie generowała następujące koszty. Woda i ścieki na poziomie 45 metrów sześciennych. Ciepło w granicach 200 zł plus opłata stała za ciepło, czyli ten abonament, który my płacimy gazowni, tam 53 zł, prawie 54. Ale to jest co okres rozliczeniowy korygowany w zależności od tego, ile jest zużyte, bo pokazują to liczniki. Jeżeli jest zużyte więcej, to klient dopłaca, jest zużyte mniej, to my zwracamy, czy zaliczamy na przyszły okres. Założyliśmy, że jeżeli tam będzie dużo dzieci, będą korzystały z toalety, no to te 45 metrów pewnie się zużyje, a może nie, no z czym tego nie wiem. Natomiast czynsz, tak jak poprzednio, był na poziomie złotówki. Opłata eksploatacyjna. Opłata eksploatacyjna są to koszty ponoszone przez członka spółdzielni, przez każdego użytkownika, na to, że spółdzielnia administruje tym zasobem. W to wchodzą wszystkie koszty eksploatacyjne, łącznie z bieżącymi remontami, opłaty za podatki do gminy, opłaty za użytkowanie wieczyste do Skarbu Państwa, czyli te wszystkie koszty, które są generowane przez dany rok. To jest nasze założenie. Myślę, że błędu tu nie zrobiliśmy, mamy duże doświadczenie w tym zakresie, chociaż nie dotyczące świetlic, bo tutaj mamy trochę słabo. To jest, panie prezesie, jaka powierzchnia tego? To jest powierzchnia 63 metry. Tak. 63,28. O, jest. Oczywiście powierzchnia liczona według projektu. Później po zakończeniu inwestycji robimy inwentaryzację geodezyjną i ta powierzchnia jest wtedy taka, jaka wychodzi z budynku faktycznego.
Dobrze, proszę Państwa, może kolega tu radny, kolega, co ma do powiedzenia kolega radny z tamtego rejonu? Bo dla mnie to jest też ważne, żebyśmy, bo wiem, że kolega już od dłuższego czasu starał się tutaj radnych przekonać do tej świetlicy. Ja bardzo bym chciał, żeby Pan się wypowiedział. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Witam Państwa serdecznie. Faktycznie jest to mój okręg wyborczy i tak cały czas wiele razy, wiele rozmów odbyłem na ten temat, wiele rozmawiałem. Jest to mi bliskie i cały czas mówię, że akurat mam tu takie samo zdanie jak Pan Prezes, że ten teren jest zapomniany przez Urząd Gminy. Ten teren za obwodnicą. Nie tylko teren, zgadza się. To jest słusznie, ale to akurat nawiązując do tego wszystkiego, co tam się ma zacząć dziać. I absolutnie jestem za tym, że tym mieszkańcom, którzy tam mieszkają, tak jak Pan Prezes tutaj powiedział, to wisiało na spółdzielni kanalizacja, oświetlenie, parkingi, lampy i tak dalej. Myśmy za dużo nie zainwestowali, a właściwie nie zainwestowaliśmy wcale. Więc absolutnie jestem za tym, że tym mieszkańcom należy się to, żeby mieli swoje miejsce, takie, w którym mogliby się spotkać, w którym mogliby się spotkać dzieci, którzy mogliby się spotkać sami i zintegrować, bo to jest bardzo istotne. I tych mieszkańców nie jest mało, bo nie chcę mówić, że to jest około 1000 osób na pewno, z pewnością. Więc to jest dużo. I w tym układzie dwoma rękoma się podpisuję. Powiedziałem, no, rozmawiałem z kilkoma radnymi o to, żebyśmy coś zrobili, żeby ten lokal móc udostępnić tym mieszkańcom. Czyli albo na zasadzie właśnie wynajmu zdroworozsądkowego, albo nawet zakupić ten lokal, bo lokale użytkowe tego typu nie będą tańsze. Stwierdzę, że będą droższe i w tym układzie to super byłoby, jakbyśmy mieli ten lokal. Ale żeby było tak, że jesteśmy w roku wyborczym, ja to będę mówił, że jesteśmy w roku wyborczym i każdą złotówkę powinniśmy 4 razy obrócić w ręku, bo mamy właśnie katastrofę z przedszkolem, z paroma jeszcze innymi rzeczami. Jeszcze też nie wiadomo, co wyjdzie. Więc może faktycznie byłoby dobrze ten lokal wynająć za nieduże pieniądze. A w następnym roku, za 2 lata, za 5, zastanowić się, czy wtedy ewentualnie nie stać byłoby nas na to, żeby wykupić ten lokal. Nie jest ten budżet z dumy taki, żebyśmy teraz, jak Pan Prezes powiedział, jest to 600 tysięcy. Jest to trochę pieniędzy. Nie, 339. To jestem absolutnie za tym, żebyśmy kupili ten. Myśmy też rozmawiali, Panie Prezesie. Ja nie wiem, dlaczego sobie może te 60 metrów kwadratowych po prostu nie mówię, że to jest 600 tysięcy. Bo tak jak mówię, myśmy też pertraktowali z tym wszystkim i rozmawialiśmy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że atrakcyjność tego lokalu w sensie rynkowym przerosła moje najświętsze oczekiwania. Ja mam kolejkę klientów na ten lot. Oczywiście na działalność komercyjną, nie na... Jeżeli będziemy brać te moje przejęzyczenie, to absolutnie 300 tysięcy to jest akurat mocno za to, żebyśmy kupili, bo własność tego byłaby własnością taką na wiele lat. I ja wątpię, czy kiedykolwiek jeszcze będzie taka druga szansa, bo może się nie nadarzy, bo nie wiem, czy będą tam budowane tego typu bloki, żeby były lokale użytkowe. Natomiast absolutnie mieszkańcom się tam należy taka ich bloki, żeby mogli się spotkać, żeby mogli cokolwiek między sobą ustalić, uzgodnić i zintegrować się wspólnie. A już nie mówię, że tak jak Pan Prezes powiedział, i to jest cudowne, tam przede wszystkim mieszkają ludzie młodzi. Więc ci młodzi tego potrzebują. Już? Dziękuję. Może ja jeszcze. Więc tak, Panie Prezesie. No, masz rację tutaj, kolego Wenonie, że gmina tam rzeczywiście tam nie inwestowała nic. Co prawda, mam tam pewne ten, że w planie przestrzennego zagospodarowania można było tam z Panem Prezesem trochę ponegocjować, co tam wstawić.
a pan prezes sobie nam obiecał, żeby tam tutaj, no ale przeszło, minęło. No z tym, że panie prezesie, ja rozumiem, no ja też bym był za tym, żeby to kupić, ale. No fakt, faktem, panie prezesie, jeżeli by to powstało, to jest też duży plus dla spółdzielni. Przy sprzedaży nowych lokali jest to inaczej patrzone, że jednak jest coś, że coś się dzieje. Tak samo było z autobusami, tak samo z wieloma rzeczami. I myślę, panie prezesie, że jeżeli byśmy przystąpili do kupienia tego, myślę, że u pana coś utargujemy. Możemy utargować, bo możemy na przykład, uważam, żeby pan prezes, wychodząc naprzeciw i mieszkańcom, i nam jako radnym gminy i tak. Myślę, że gdyby to po 5000 zł chciał sprzedać, to byśmy byli za mecz, to byśmy byli usatysfakcjonowani. I chyba wszyscy byśmy byli zadowoleni, bo chyba pan prezes również chciałby, żeby ta świetlica tam powstała. Proszę, jeśli można. Znaczy, kwestie cenowe zostały tak dokładnie wyjaśnione, że pan prezes, z tego co ja zrozumiałem, nie ma żadnych możliwości negocjacyjnych. Chce nam zbyć lokal po kosztach, nie może wykazywać straty, jest rozliczany przez instytucje nadrzędne nad nim, także to kwestia ceny nie ulega żadnej wątpliwości. Kwestia tego, że ten lokal jest potrzebny, również nie ulega żadnej wątpliwości. Myśmy na ten temat rozmawiali i na komisji budżetowej, kiedy panie były, jednogłośnie wszyscy opowiedzieli się za to, żeby ten lokal pozyskać pod potrzeby mieszkańców. Kwestia jest jedna, czy mamy ten lokal kupić, czy mamy ten lokal wynająć. Kupno tego lokalu to jest ponad 400 tysięcy złotych brutto, my sobie VAT-u nie rozliczamy. Czyli te 330 plus VAT to jest tam 407, 408 tysięcy złotych. Pytanie, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie wskazać kwotę w budżecie gminy Jabłonna tak wysoko na zakup tego lokalu. Czy niekorzystniejsze mimo wszystko byłoby wynajęcie tego na okres 10 lat, gdzie mamy kwotę i daje nam to, mamy kwotę 2024 plus VAT, ale tak jak pan prezes powiedział, my to mamy płacone media, czynsze i tak dalej, to wszystko, bo jeżeli kupimy to lokal, to my musimy zapłacić za ogrzewanie. My musimy to płacić, to w tym wypadku mamy. Czyli jeżeli to odejmiemy, pan prezes musiał dokładną kalkulację jeszcze przedstawić, to okaże się, że my go tak naprawdę wynajmiemy zdecydowanie taniej niż te 2000 zł. I sądzę, że nie ma co przeciągać tego spotkania, sądzę, że nie ma co przeciągać tej dyskusji, to trzeba zakończyć tą dyskusję wnioskiem, zobowiązać wójta, nie mogę, o apel do pana wójta, jest pan wicewójt, o apel, ażeby podjęto w trybie dość pilnym podpisanie umowy, wynajęcie tego lokalu, wynajęcie. Jeżeli zdecyduje się kolejne kadencje i tak dalej zakupić ten lokal, czyli ta wartość tego lokalu to będzie pomniejszona, amortyzacja, wiek lokalu i tak dalej, będzie automatycznie ten lokal na rynku wtórnym niemalże wtedy zdecydowanie tańszy. Jest to bardzo, moim zdaniem, bardzo korzystna opcja. Co do prowadzenia, tu na tym się powinniście państwo skupić. Tak. Czy to ma być stowarzyszenie go prowadzi, bo dzisiaj panie są aktywne. Wynajmujemy na lat 10. Różnie może być za lat 2 lub 5. Czy ma być to filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu? To jest kwestia, którą należałoby rozstrzygnąć, ale to już jest po podpisaniu umowy, bo kupuje to gmina. Generalnie moje zdanie jest takie. Zakończę tą dyskusję jednym wnioskiem. Mamy nabyć. Mamy wynająć ten lokal. Panie Zenonie, za chwilę będzie komisja budżetowa. Poprosimy pana, żeby pan powiedział nam, z której pozycji mamy zdjąć 410 tysięcy złotych na zakup tego lokalu. Taniej podatnika gminy Jabłonna będzie kosztował wynajem tego lokalu, aniżeli go kupno. A my sobie w umowie zagwarantujemy prawo pierwokupu i za lat 10 i dla następnych pokoleń ten lokal możemy kupić. To jest moje zdanie. Państwo dzisiaj podejmiecie decyzję, ale tak naprawdę to Rada o tym decyduje. Ja, jeśli można, to jeszcze tylko jedna rzecz. Chciałbym, żebyście państwo pojechać na tym miejscu.
zastanowili, czy w sytuacji, kiedy Państwo to wynajmiecie, nie będziecie tego właścicielem, czy możecie ponieść tam nakłady na doprowadzenie go do stanu używalności. Bo ja tego nie wiem, tak szczerze mówiąc, to nie jest to Wasza własność, niby macie umowę, ale czy to z punktu widzenia dyscypliny budżetowej będzie możliwe, nie wiem. Czy można by było w takim układzie już dzisiaj, Agnieszka, może jest Pan mecenas, czy mógłby zejść? Bo ja bym Cię od razu, jeżeli tak, to bo rzeczywiście to jest takie... Zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. To jest 400 tysięcy złotych. Ja przepraszam, Panie Przewodniczący, że nie poprosiłem o głos, a już mówię. Ale jeżeli jesteśmy właścicielami tak pięknego lokalu, który ma perspektywę, którą mamy okazję robić, tak jak tutaj ktoś, Pan Przewodniczący chyba powiedział, że te Panie chciałyby i na razie chcą, a za chwilę może nie będą chciały. I wtedy co? A jeżeli jest to nasz lokal, to my tu umowa jest to samo, panie Żaroni. Tu nie ma znaczenia. Podpiszemy umowę na lat 10, przez lat 10. Panie Przewodniczący. No tak, komisji budżetowej, panie Żaroni, na komisji budżetowej w grudniu, kiedy przyszły panie, nikt nie był z państwa w stanie wskazać pozycji, w której wyjmujemy 400 tysięcy złotych. Ja pamiętam dyskusję wtedy, że dużo korzystniejsze dla gminy będzie wynajęcie. Jeżeli dzisiaj jest Pan w stanie wskazać kwotę, z której zdejmujemy te 410 tysięcy inwestycji, z której zdejmujemy, proszę bardzo, myślę, z czego? Myślę, Panie Przewodniczący, że nad tym wszystkim należy się zastanowić i do jutra do Komisji Budżetowej może... Ale nie ma już komisji budżetowej, proszę Pana. No to dobrze, to zastanówmy się, jak to zrobić, ale Pan wie, że my mamy wolne, będziemy mieć wolne pieniądze. W marcu będziemy wiedzieli, ile mamy tych wolnych pieniędzy. Ze względu na niewykonany budżet i w tym układzie, ja przepraszam, ja walczę również o swoje, bo to jest moja błąd. Ja nie będę mówił, że i wygadywał innych zakupów, ale... No nie, przepraszam, że przerwę. Nie. Idziemy o krok za daleko, bo ja mogę Panu powiedzieć 30 przykładów, gdzie te 400 tysięcy potrzebujemy natychmiast. 30 przykładów. Ale nie były wskazane, nie ma komisji budżetowej, trzeba podjąć decyzję. Możemy, lokal będzie, z tego co ja pamiętam, przygotowany do przekazania w kwietniu, tak? Nie, w czerwcu. Chyba w czerwcu, ale mogę nie dać. Tak rozmawialiśmy. Jeżeli będziemy dalej dyskutowali na temat kupno, wynajem, Pan Prezes w końcu powie, dobra, to ja to sprzedaję, mam z Was głowy. Trzeba podjąć decyzję. I na tą decyzję oczekują mieszkańcy. Proszę, to jest naprawdę bardzo dobra propozycja wynajęcia tego lokalu, kiedy nam wchodzą koszty. Jest bardzo dobra. Też to twierdzę, że jest bardzo dobra i bardzo rozsądna, ale biednych ludzi nie stać na metody grupy doświadczeń. Ja twierdzę, że gmina jest biedna i jeżeli będzie miała własny lokal i dla mnie jest to zdroworozsądkowe kupić i ja optuję jednak przy czymś takim, tym bardziej, że na tym osiedlu nie ma, my temu osiedlu nic nie zrobiliśmy i nie robimy. Właśnie, czy mecenasa, ja bardzo dobrze nie wiem, czy mecenas, zaraz, poczekaj chwilę, już tak, czy mecenas po naburzeniu, jest mecenas? No to proszę, ale ja nie rozumiem to, żebym ja tutaj dostawał zgodę na mecenasa, który obsługuje komisję. No to już tutaj się patrzymy, no nie. Panie wicewójcie, bardzo prosimy Pana o zajęcie stanowiska. Tak, niech Pan zajmie stanowisko, jeśli mecenas może przyjść tylko na Pana polecenie, słucham Pana. Co Pan powie na ten temat? Pan mecenas zaraz dołączy, to jest jedna sprawa. Teraz wysłuchuje stanowiska komisji oświatowej. Ale proszę Pana, my mamy, jeszcze raz, gdzie mamy takie, co i nad czym mamy głosować i chcieliśmy się dowiedzieć od mecenasa, jakie jest prawo. Trzeba na Pana patrzeć, czy Pan się zgadza, czy nie. No ja dziękuję, co tak źle. Ale dobrze, tak, proszę. Tak. Patrząc na to strategicznie i długofalowo, to Szanowni Państwo, ja uważam, że to pomieszczenie powinno się znaleźć w zasobach własnych gmin. I powiem Państwu, że to nawet nie koniec, że mamy tego typu jedno pomieszczenie. To jest 1,60 metrów kwadratowych. I tak naprawdę patrząc na społeczeństwo i na dzieci, które tam są,
mniejsze, większe, to te 60 metrów kwadratowych, to na chwilę w jakiś sposób nam będzie ułatwiać tą formę planowania. Natomiast młodzież dorasta i tak naprawdę, ja wiem, to są nasze pobożne życzenia, ale tam powinien być jakiś naprawdę z prawdziwego zdarzenia ośrodek kultury kiedyś w przyszłości. A Państwo się zastanawiacie, ja wiem, że budżet nie jest duży, ale naprawdę proszę rozważcie tę sprawę, dlatego że w jakiś sposób nas mieszkańców należy traktować z szacunkiem. Ale dziękuję, a jedzie na 10 lat czy kupno, to jest szacunek dla mieszkańców. I teraz, ale proszę, nie, ale proszę panią, umowa najmu 10-letnia, jeżeli pan mecenas potwierdzi, że możemy tam inwestować, to jest w skali roku dla gminy wydatek rzędu 30 tysięcy złotych. Niewielki. Naprawdę niewielki. Tak, ale proszę Państwa, jest sytuacja taka, że za dwa dni będziemy decydować o kupnie działki za 2 miliony, o kupnie działki za 750 tysięcy, proszę Państwa. Nie dajmy się zwariować, bo to naprawdę to nie jest budżet z gumy. Wiemy, jakie mamy koszty, wiemy, że te pożyczki, które już wzięliśmy, to jest 42 rok spłacania, to jest, no mój wnuczek będzie już do emerytury prawie dochodził, no dobrze. No w każdym bądź razie, proszę Państwa, no nie, jeżeli podpiszemy na 10 lat, to mi kolega przekonał, na 10 lat, prezes tutaj na początku to nam taką cenę chyba zaporową równą, a teraz już widzę, że ta cena jest naprawdę korzystna. Przepraszam, to nie jest cena. Tak. To nie jest cena. Proszę nie używać w relacjach między członkiem spółdzielni, jakim wspomina spółdzielnią, pojęcia ceny. To jest koszt. Koszt. No, kropka. Dobrze, to jest koszt. No, w każdym razie, słuchajcie, tutaj też jest plus, że to są media. My oprócz tego, że wydamy takie pieniądze, to nie zapominajcie dalej, że za media to będzie dalej szkoła. Czyli to nie są takie pieniądze, jeszcze większe. I uważam, że no, tutaj się przekonano, że na 10 lat z możliwością oczywiście pierwokupu. Jest taka możliwość. A teraz panie mecenasie, jest tu było pytanie, czy my wynajmując na 10 lat ten lokal tutaj od spółdzielni mieszkaniowej, czy możemy do niego inwestować? A co rozumie pan, że będzie inwestować? Dobrze. Odnowić, wyposażyć. Nie, nie odnowić, a wyposażyć. Ja powiem, jak to jest w stanie. Tak. To jest w stanie tak zwanym deweloperskim warszawskim. Czyli po tynkach bez malowania, bez drzwi wewnętrznych, tylko są drzwi zewnętrzne i szlifta na podłodze. Nie ma żadnych aparatów elektrycznych. Oczywiście, jeśli będzie to na potrzeby ośrodka kultury, to natychmiast musi być zrobiony projekt. Natychmiast trzeba ten projekt przekazać wykonawcy i koszty dostosowania do potrzeb klubu powinny już wejść po stronie gminy, bo ja nie wierzę w to, żeby w tej aranżacji, którą my mamy, można było bezpiecznie i logicznie zrobić tam świetlicę. Nie sądzę. I to są koszty, tak jak myśmy liczyli, nie znając programu, który gmina tam musi mieć, bo my nie wiemy, jaki on będzie, że to jest minimum 550 zł z metra netto. No. Koszt włożony w ten lokal, żeby on w ogóle mógł funkcjonować. Oczywiście ja tę cenę, bo to jest cena, w oparciu o ofertę, którą mi złożył jakiś tam wykonawca. Myśmy z nim nie negocjowali nic, tylko powiedzmy tak rzucił hasło, że tyle by chciał. Ile za ile gmina to zrobi, nie mam pojęcia. Panie mecenasie, czy my możemy takie prace wykonać? Moim zdaniem możemy, jak najbardziej. Oczywiście, żeby mieć 100% pewności, to jeszcze powinniśmy to skonsultować. Będąc właścicielem obiektu. Proszę? Będąc wynajmującym. Najemcą. Moim zdaniem, żeby mieć 100% pewność, to nasze służby księgowe, ale jestem przekonany, że tak.
Proszę, to jest kolejny argument za tym, bo jeżeli znajdziemy kwotę 400 tysięcy złotych, to musimy szukać teraz kolejnej kwoty na pracę, której będzie pan prezes. Tak. Nie jest już, znajdziemy. To jest 700. Znajdziemy. No nie. Powiedzmy sobie szczerze, no nie. To jest opcja długoterminowego wykupu z prawem pierwokupu po latach 10 lat. Moim zdaniem jest jedyną rozsądną na dzień dzisiejszy. Tak. Tak, no. Szanowni Państwo, to, że... Jeszcze dokończę, popatrzcie Państwo, wynajmujemy za kilka dni, już nie wiem, czy Pan Wójt podpisał umowy, czy nie, za chwilę pewnie podpiszę. Podpisane słyszałem. Ale wynajmujemy przedszkole w Kotomowie, tak? Nie płacimy, i teraz zobaczcie na relacje. Ja wiem, to są inne metry, nie? Ale tam płacimy 30 tysięcy miesięcznie, a tu zapłacimy 30 tysięcy rocznie. I za to mamy, panie są zadowolone, mieszkańcy są zadowoleni. I to w skali budżetu gminy te 30 tysięcy nie jest. Niech pan nie mówi o kolegarkach, co mnie się targował, nie? Przewodnicząca, ale metry, proszę, proszę. My podchodzimy społecznie. Myśmy sugerowali parę lat temu, w zasadzie pan to wie, ale dawno, że ten teren boiska sportowego, który jest na terenie naszego osiedla, żeby gmina przejęła i prowadziła tam własną działalność. Jakoś się nie dogadaliśmy z panią Olgą Muniak, a w tej chwili, no panie wiecie, co tam się dzieje. Ja tam kiedyś wszedłem i sprawdziłem spośród tam 20 paru osób, które tam grały w piłkę. Chciałem się dowiedzieć, kto jest z naszego osiedla. Nikt. Wyszywice nie będzie tylko i wyłącznie dla naszego osiedla. No oczywiście, że chciałem, żeby to było dla... A, jeszcze jedna rzecz. Wodnicy, więc to nie jest 1000 osób, o których... Czyli tam jest dalej Bukowy Dwory, która... Jeszcze proszę Państwa, powstaje nowe zjawisko, którego myśmy nigdy nie rejestrowali, demograficzne. Na tym osiedlu w jego pierwszej części większość ludzi kupowała w wieku 30 paru lat. Po czym się okazało, że niektórzy zainwestowali w mieszkanie, a zamieszkała tam matka czy ojciec. Ale to były przypadki sporadyczne. Później realizowaliśmy to dla osób właśnie w wieku takim 40 lat do 40. A w tej chwili w tych ostatnich budynkach rodzi się nowe zjawisko. Mieszkańcy nasi i nie tylko nasi, bo z Leśnej i tam dalej kupują dla swoich rodziców mieszkania u nas w tym budynku, bo jest winda. Myśmy nie zdawali sobie sprawy z tego, że zamontowanie windy spowoduje nam, że średnia wieku jest prawie 70. No. Nie, w ogóle nie braliśmy tego pod uwagę. I teraz tak, osoby, które tam zamieszkują, bo myśmy tego też nie poukładali, zaczynamy to układać. Klient z Gdańska. No skąd pan wiedział o takim osiedlu? A bo był to mój syn. Dobrze, proszę Państwa, kto jeszcze kolega? A, jeszcze tak. Szanowni Państwo, to, że powinniśmy ten obiekt wynająć, jest to oczywiste, tak? To stwierdziliśmy już to po Komisji Oświaty, z tego względu, że jest on potrzebny po prostu tutaj mieszkańcom. Natomiast tutaj rzeczywiście warto zastanowić się, czy wynajem, czy zakup. Bo po 12 latach wynajmu to jest mniej więcej, tak? To jest cena całego zakupu. Nie, mam. Trzeba liczyć 15 zł. 15 amortyzacja, okay, 14, ale dodatkowo to są koszty eksploatacji. Jak kupicie, to coś się będziecie płacić. Okay. 15 zł z metra. To jest 15 razy 63. Netto, dlatego że ja wyliczyłam sobie. 1800 zł z metra, liczycie po 10 latach. Oczywiście ja VAT-u nie liczę, bo dla nas VAT my odliczamy. No my nie. No też nie w każdym razie. Tak, no i
Podsumowując, my jako Komisja Oświaty możemy wyrazić swoją opinię, czy ten lokal jest potrzebny, czy nie. I myślę, zaraz tutaj pewnie będziemy głosować. Myślę, że wszyscy powiedzą, że jest potrzebny. Natomiast no tutaj Komisja Budżetowa już wtedy powinna zastanowić się, które rozwiązanie byłoby lepsze i czy są takie możliwości, tak? Czy kupienie, czy wynajmowanie. Bo to, że jest potrzebny, to my jako Komisja Oświaty i to są nasze kompetencje, a potem Komisja Budżetowa całej Radzie przedstawi po prostu rekomendacje w tej sprawie. Jeszcze Dobrze, już proszę tu kolegę. Bardzo serdecznie dziękuję, witam szanowni państwo. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie, że Komisja Oświaty zajęła się tym tematem, tak szczerze mówiąc, ponieważ tak jak było to podkreślane, w tych osiedlach mieszka przeszło 1000 osób, tak? I kwestia gdyby nie do inwestowania ze strony gminy właśnie całego tego terenu, można powiedzieć, Jabłonne. I w tym momencie pojawia się pewna możliwość funkcjonowania mieszkańców właśnie z ich inicjatywami dotyczącymi właśnie działania dla dzieci czy dla osób starszych, patrząc przez pryzmat właśnie tutaj też zmieniającej się liczby osób, tak, i jak gdyby ich wieku. Także super, że spotkaliśmy się, że rozmawiamy na ten temat. Moim zdaniem, tak jak właśnie kolega Zenon powiedział, w marcu akurat będzie komisja budżetowa, wówczas będziemy znali możliwości, panie jakie stoją potrzebne. Nie, no być może będzie. No właśnie, zobaczymy, być może. Przecież kilka chyba tematów jest taki, że powinna chyba być ta komisja budżetowa, ale cóż, tak, mamy temat modernizacji, tak. Dokładnie. No, miejmy nadzieję, że taka będzie. Wówczas, szanowni państwo, będziemy wiedzieli, jakie mamy oszczędności po tym niewykorzystanym, że się wyrażę, roku 2017 inwestycji. Ponieważ no, jestem przekonany, że to wszyscy są jednomyślni co do tego, że ten lokal jest potrzebny dla funkcjonowania mieszkańców, tak? Tylko kwestia właśnie, czy wynajmu, czy zakupu. Ja osobiście też jestem za tym, żeby ten lokal kupić, ponieważ on wówczas będzie w zasobach gminy i wówczas będziemy mogli spokojnie zarządzać, tak? Natomiast kwestia oczywiście możliwości finansowych, no ale ten temat rozumiem, że pozostawimy na komisję budżetową. Dziękuję. Dobrze, proszę państwa, ja stawiam wniosek o potrzebie tego lokalu. I to jest nasza, jeżeli chodzi o to, to my możemy nad tym zagłosować. Od tego jest komisja budżetowa, czy to kupi, czy to wynajmie, to jest od tego komisja budżetowa. My, proszę jako tak. Tak, my, czy jest potrzebny, czy nie. O posiadanie. Może to jeśli rząd się przygotuje do tego, czy są możliwości finansowe, żeby w tym roku zakupić. To znaczy urząd. No ale urząd gospodaruje finansami. No, panie przewodniczący. Nie, proszę pani, jeżeli chodzi o gospodarkę funduszami, to proszę pani, pan wójt kupuje, czy pan wójt inwestuje, czy pan wójt robi drogi, to robi takie, które przegłosowała Rada, na które są pieniądze. I taka jest kolej rzeczy. No i to jest procedura w komisji budżetowej. Nigdy nie było przygotowane, że ktoś, że pan wójt przygotował, że potrzebuje. Nieważne, kto z państwa jest za... Za tym wnioskiem. Czy jest taka potrzeba? Jest potrzeba. Dziękuję. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że jest taka potrzeba. A ja teraz się i sprawa pójdzie do komisji budżetowej i oni zdecydują. Komisja budżetowa zdecyduje, czy to będziemy kupować, czy to będziemy wynajmować. To wszystko, do czego my mogliśmy tutaj się walczyć. Oczywiście, że jeszcze nie. Dziękuję za cierpliwość, bo pan cały czas trzyma nam ten lokal i to właściwie na moje słowo. Ja nie mogę pani nic odmówić. Ale ja się zmieniam.
Aha, jeszcze przepraszam, to nie jest kwestia Komisji Oświaty, ale właśnie Komisji Budżetowej, nie wiem, pewnie niektórzy z Państwa są członkami Komisji Budżetowej. Myśmy zaproponowali swoim mieszkańcom, którzy kupowali od nas domy położone wzdłuż ulicy Politechnicznej, żeby rozliczając inwestycje dopłacili po parę tysięcy złotych jako partycypacja do budżetu gminy na budowę tego kawałka ulicy Politechnicznej na wysokości ich posesji. I w tej chwili mamy deklarację na około 60 parę tysięcy złotych, przy czym biegli rewidenci, którzy nam sprawdzają budżet, zastrzegli, że te pieniądze musimy wydać w tym roku. No może w grudniu, bo to się zmieni. Bo my pobraliśmy te pieniądze nie w koszty inwestycji, tylko pobraliśmy te pieniądze jako zaliczkę, a musimy ją rozliczyć do końca roku. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy Panie Prezesie bardzo. Ale my potrzebowaliśmy tego. Dobrze, Państwo, przechodzimy do drugiego punktu. Spraw różnych. Proszę Państwa, chciałbym poruszyć sprawę, wracając, może jak bumerang, sprawę przedszkola, wynajmu przedszkola na ulicy Dębowej. Proszę Państwa, ja bym chciał, widziałem, oczywiście, kto chciał z Państwa to zobaczył, to ktoś nie chciał, nie zobaczył. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy przedszkole to było odebrane przez sanepid, a panie, panie wicewójcie, pan jest teraz odpowiedzialny za, jak widzę, nowych przepisach, pan jest od oświaty. Więc chciałbym się zapytać pana, czy przewiduje pan odbiór tego budynku, tam gdzie nasze dzieci pójdą, przez sanepid. Dlaczego? Może panu powiem dlaczego, ponieważ chciałbym, żeby to sanepid, straż, kominiarz. Ponieważ na dwóch sesjach, na dwie sesje wcześniej, jedna z mam zarzuciła, że jest tam grzyb i będzie radnych do sądu podawać. No więc ja już na to wiem, że może się coś takiego wydać i bardzo bym chciał wiedzieć, czy przewidujecie Państwo odbiór sanepidu, a jeżeli nie, to Pan osobiście daje tutaj, że Pan będzie odpowiadał, że nie i bierze Pan na swoją odpowiedzialność. Słucham Pan. Temat przedszkola, akurat które będziemy wynajmować przy ulicy Dębowej w Warszawie, był już omawiany na kilku spotkaniach i pan doskonale o tym wie, jakie dokumenty są. Nie wiem, czemu służy ta wypowiedź, nie wiem, czemu służy to nawiązanie do poprzednich rozmów, ponieważ pan zajmował w tej sprawie stanowisko. Nie, proszę pana, temu służy, że ja, proszę pana, tutaj na tej komisji, jak i również na sesji Rady Gminy, chcę odpowiedzieć, czy pan podpisuje się pod tym, żeby nie było odbioru sanepidu. I pan bierze osobistą odpowiedzialność. I to chcę, ja tylko to chcę. Ja tylko to chcę, proszę pana, usłyszeć od pana. Nic więcej. Czy to samo jest ze strażą pożarną i czy to samo jest z kominiarzem. I ja tylko te trzy rzeczy, ja więcej nic mnie już nie interesuje. Interesują mnie te trzy rzeczy, żeby pan powiedział, że bierze pan pełną odpowiedzialność, że nie będzie tam teraz sanepidu, bo wprowadzamy swoje dzieci i powinien być kontrola sanepidu, powinna być kontrola straży i powinna być odbiór kominiarza. Jak i również chciałbym się dowiedzieć, czy ponosi pan pełną odpowiedzialność za używanie góry, która nie jest odebrana do końca przez, nie wiem, panie naczelniku, jest odebrana przez straż, czy nie? Góra nie była zgłaszana do odbioru jako pomieszczenia przedszkolne. Rozumiem, ale jest w ogóle, ja rozumiem, znaczy, więc pomieszczenia inne niż przedszkolne mogą być? Tak. Jest to wszystko odebrane, tak? Tak. Dobrze, czy bierze pan kompletną, proszę bardzo, bo ja chcę, żeby pan się zdeklarował. Biorę pełną odpowiedzialność za to. I czy później? I ja kończę tego. Nie pan dyrektor, to pan.
Bo pan jest prowadzącym organem i pan, ja chcę wiedzieć, tu bierze pan pewną odpowiedzialność. Pan jest przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu. Ja nadal nie wiem, o czym pan mówi, a ja biorę odpowiedzialność zawsze za to, pod czym się podpisuję. Pytam się o pierwszy punkt. Pytam się i proszę do protokołu. Bierze pan odpowiedzialność za to, że nie będzie tam odebrany przed wejściem dzieci przed panem, tak? Czy będzie odebrany? Ja nadal nie wiem, o czym pan mówi. Nie. Pytam się, no ja proszę pana, o czym pan mówi. Mówię, proszę pana, czy będzie odbierany lokal przed sanepid, przed wejściem dzieci? Będzie? Panie naczelniku, będzie sanepid? Jeżeli, to może pan to uznać, że to jest bezczelne, ale powiem tak, jeśli przyjedzie, to będzie. Ale czy? Bo sanepid przyjeżdża wtedy, kiedy ma na to ochotę. Podobnie to straszą pożarną, jeśli zechce w trybie kontrolnym, to przyjedzie. Natomiast jeśli chodzi o sam tryb dopuszczenia... Czyli my nie prosimy. Nie, tak? nie prosimy, czyli jest dopuszczony. Ktoś musi mieć właśnie dopuszczenie. Tak? Czyli ktoś musi... Z którego roku jest dopuszczenie? 2007 rok. Z którego? 2007. Czy pan wie, że przepisy... Dlaczego? Bo pan mówi, że tu ktoś powiedział z panu, że szkoła, do szkoły na przykład Straszek jak przyjeżdża, nie musi przyjeżdżać w ogóle, ale przyjeżdża, bo musieliśmy niedawno, rok temu robiliśmy kurtynę, dwa lata temu robiliśmy w szkole w Chotomowie, robiliśmy inne rzeczy. Także znaczy, że a też była odebrana w 2000, na przykład w 2005, 2004 i są inne przepisy. I czy to jest przez nie? Jeżeli dokonuje się znaczącej przebudowy albo przeznaczenia budynków, wówczas należy uzyskać dodatkowe zgody. No tutaj nie dokonujemy żadnej znaczącej zmiany. Czy również nie będzie odbioru kominiarza, tak? Jeśli dobrze pamiętam, to kominiarza będzie z tego względu, że najpóźniej jutro będziemy mieli, bo został dokonany już inspekcja czy przegląd pięcioletni a w jego skład wchodzi także przegląd kominiarza. Bez niego nie może inspekcjonat mający uprawnienia budowlane podpisać się pod dopuszczenie budynku, a ten przegląd nie był robiony. Czy moglibyśmy zobaczyć umowę, która została, bo rzekomo już została podpisana, tak? Umowa została podpisana, natomiast no, to już ona ja nie jestem jej dysponentem. Czy ona jest do sądu? Panie Wójcie, czy moglibyśmy na komisji zapoznać się z tą umową? Będą Państwo mogli zapoznać się z tą umową. Ja teraz chciałbym się na komisji zapoznać. To proszę ogłosić przerwę 20-minutową, bo chciałbym uczestniczyć w komisji. Taka umowa będzie udostępniona. Jeżeli Państwo widzą taką potrzebę teraz. Dobrze, chciałbym zobaczyć. Przepraszam, mogę? Tak. Państwa, oczywiście bardzo się cieszę kolego, że kolega poruszył sprawę przedszkola. Mimo tego klimatu na zewnątrz jaki jest, to przedszkola, sprawa przedszkola jest klimat gorący. No ale zastanawiam się w porządku obraz, że nie ma tego specjalnego punktu. Ale w rzeczy w sprawach różnych. Rozmawiamy na ten temat. Organem prowadzącym przedszkole jest wójt. Wójt podpisuje umowę. W związku z tym nie bardzo rozumiem odpowiedzialności naszej jako komisji, proszę Państwa. Owszem, ja na początku powiedziałem oczywiście, że jest to temat bardzo wrażliwy. Przewozimy tam dzieci, proszę Państwa. Ale rzeczywiście odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisuje to. Proszę Państwa. A co my możemy... No, spójrz wobec bez tego my możemy tylko... Chwileczkę skończę, już kończę. Możemy tylko wskazywać, żeby te wymogi, o których pan powiedział, czyli te wszystkie służby sprawdziły ten budynek, żeby dzieci nasze były bezpieczne. Dziękuję bardzo. Słyszy pan chyba, że ja słyszę. To twierdzą z 2007 roku. Także nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby poprosić sanepid. Panie Andrzeju, nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby poprosić Straż Pożarną, żebyśmy byli spali spokojnie.
Więc no ja jestem ciekaw, co stoi na przeszkodzie, ale nic. Wie pan, jakby popatrzyli panie Włodzimierzu w internet, zobaczyłby pan, kogo najbardziej za przedszkole, kto jest najbardziej atakowany. Także nie pan, ja po prostu chcę dowiedzieć się, czy jest to wszystko bezpieczne. I nic więcej. Widzę pan, że pan przejmuje odpowiedzialność za to. Nie ma zwyczajnego. Panie Przewodniczący, budynek przedszkola jest dopuszczony do użytkowania jako przedszkole na dole. Wszystkie zgody są i do momentu, kiedy ktoś ich nie cofnie, do tego momentu one są. Natomiast może je cofnąć albo w każdym dowolnym trybie, ale wszystkie w trybie kontrolnym. I to jest oczywiste. I tylko tyle. I oczywiście, ja powiem szczerze, ja nie mam zwyczaju i nie będę tego robił, nie napuszczam na siebie kontroli co do zasady. Wobec tego ja nie poproszę tego kontrolę. Co do zasady, bo takie ma zasady. Właśnie chciałem się zapytać, u nas tamtego przedszkola były co roku. Oczywiście co roku były co roku. Jeżeli budynek ma wszystkie możliwe dopuszczenia i nigdy nie przestał być przedszkolem, tak naprawdę, no to jest domniemanie, że to jest. Jest domniemanie, że on jest. Nie, no na górę nie została to. Góra nie. No więc, no właśnie, Tak. I nie uzyskamy zgody sanepidu ani inspekcji przeciwpożarowej na dopuszczenie góry, ponieważ tak samo jak dół zresztą, w dzisiejszych normach ten budynek nie jest pełny. Panie Andrzeju, mogę? Tak, większość budynków. Oczywiście. Więc tak, w środę zeszło. Ile rodziców chciało, było chętnie do obejrzenia budynku, byliśmy na Dębowej. My, rodzice, ufamy w to, że skoro to przedszkole na Dębowej nadal jest, spełnia warunki jako przedszkole, to bardzo prosimy, aby już nie przeszkadzać w tym, gdzie mamy prowadzić dzieci, bo to są tylko 4 miesiące i jeżeli państwo radni mają inną lokalizację, lepszą, jeszcze pewniejszą, to ja bardzo proszę o propozycję. Jeżeli nie, to proszę nie przeszkadzać. Proszę pana. W Gazecie Polskiej w zeszłym tygodniu ukazał się artykuł, powiem szczerze, dosyć dla nas osobisty, porażający. Pan powiedział, że pani dyrektor gimnazjum byłego, tak, nie ma miejsca dla zarówek. Proszę pana, moje dziecko tam dzisiaj poszło pierwszy dzień. Sala jest większa niż była w szkole Żydkowskiego. Pan mówi, że w szkole na Jana Dębowy nie ma żadnych odbiorów. Pan o tym nie wie, pan się pyta, więc dlaczego pan takie rzeczy wypisuje w gazecie? Pan buduje atmosferę taką, że rodzice... Nie proszę. Ale jak nie proszę pana? To jest na powierzchni. Można mi pani wypowiedzieć. W związku z tym ja naprawdę proszę, jeżeli nie ma pan sprawdzonych informacji, że ten budynek się nie nadaje do przedszkola, to proszę takich informacji nie podawać publicznie. Proszę pani, ale pani chyba swój artykuł jakiś czytała, bo proszę, tam było powiedziane, że ja nie powiedziałem, że się nie nadaje, tylko powiedziałem, że powinna być przed wprowadzenia tam dzieci, powinien być odebrany przez sanepid i przez straż. I teraz na nowo nie jest, bo wprowadzamy nasze dzieci. Więc dobrze, proszę pani, ja nic nie powiedziałem, że on się nie nadaje. Ja tylko powiedziałem, że po prostu poprosić straż pożarną, czy on ma, nadaje się nadal na użytkowanie na przedszkolu. Odbiory straży pożarne tam są aktualne. Jest nie, proszę pani, to już jest tego już nie ma. Ale aktualne. Także ja bardzo proszę, jeszcze raz, rodzice są z tego budynku zadowoleni, chcą tam wysłać dzieci. Proszę, nie przeszkadzać. Pełna, tak jest. Tylko wie pani, dlaczego ty, wie pani, miesiąc temu pani koleżanka, rodzic powiedziała, że tam radni są winni krzyża. Pamięta pani, że będą na to sądy podawać. Pamięta pani, że nie może takiego, ale ja nie chcę, żeby mnie ktoś podawał. Ale jak ja się może w przedszkolu, to i mam coś zapytać, proszę państwa. Tamte dzieci były w przedszkolu biorą. To i te mogą być. To jest przez nas. Wkraczamy nie w swoje kompetencje. Nie. No tak. Szanowni Państwo, tak przesłuchując się masowej tutaj wypowiedzi, no trzeba stwierdzić, że jeżeli odbiory są aktualne, tak? I będzie dokładnie, jeżeli ma być
przeglądem, to z kogoś domniemano, no, że budynek jest dopuszczony, a jeżeli jest podpisywana umowa przez wójta, czy przez wicewójta, czy ta, przez osobę upoważnioną, być może pana wicewójta, no to organ prowadzący bierze odpowiedzialność po prostu. Zgodnie z ustawą bierze odpowiedzialność organ prowadzący za wszelkie. Chciałbym, żeby pan to powiedział. Tak, biorę pełną odpowiedzialność. Ale przecież się to siebie. Dokładnie tak. Jeżeli rzeczywiście inspekcja była, tak, tutaj można powiedzieć, oględziny budynku były, tak, przez rodziców, tak, przez państwa, część Komisji Oświaty, tak, czy przez radnych. I jeżeli domniemujemy, że budynek jest dopuszczony, tak, no i tutaj pan bierze odpowiedzialność, to z powyższym, no, na ten okres dzieci tam, moim zrozumieniem, że trzeba wprowadzić i przesuwać te okresy. Nie ma wyjścia. Budynku naszego Kaszkiego można powiedzieć, że już nie ma. Bo można powiedzieć, że już nie ma. Za chwilę. Co pani zrobiła z tym budynkiem? Dwa miesiące dyrektorką i tak to zniszczyła. Tak powiedzieli, że Górniaka się spuszcza do przedszkola. I co żeby było, gdyby wszystko było dobrze. W 2014, 2015 i 2016 przedstawiono dokumenty na Komisji Oświaty, że jest wszystko ok. Są te dokumenty? No i co? Dla mnie jest to niezrozumiałe, no ale a później, że to Rada Gminy tak podjęła. Ale pierwszy zakaz w Wingu, tam i nakaz zamknięcia budynku jest aktualny i nikt tego nie odwołał. Nie, no właśnie, pół roku temu był dobry i na to nie jest zły. Proszę pana, czy pan jest kupiony dokumentem? Jest nakaz zamknięcia budynku. Oczywiście. Tak, to mnie się coś widać miało odbiorę. Przewodniczący, mogę? Dobrze, no, chyba nie. Po dwóch, trzech miesiącach nieobecności już państwa głos zabiera. No właśnie, muszę się dowiedzieć pewnych rzeczy. Przede wszystkim ciekawi mnie, ile osób, ile dzieci przejdzie do przedszkola na Dębową, jak to będzie w ogóle, jak z rozmieszczeniem, bo wiem, że w przedszkolu na Żeligowskiego było chyba 170 tam z czymś dzieci. Czy zostały wszystkie dzieci jakby zaadoptowane do poszczególnych miejsc, prawda? No bo wiem, że przejęła część pani Katarzyna Toporowska do szkoły podstawowej numer 2, część, tak? Gdzie właśnie, ile, jak z dzieci? 149 mamy w tej chwili dzieci, które są zapisane do przedszkola, pozostałe zrezygnowały. W przedszkolu, w szkole w numer 2 50 dzieci zostało umieszczone. Zostało nam 99 dzieci do umieszczenia w przedszkolu dodatkowym. Ile? 99. Jeżeli wykorzystamy górę, tak. Jeśli górę, ale góra, jeżeli góra dół, jest, że tak powiem, nie mamy odbioru, nie możemy tego zaadoptować. Jeżeli nie, to możemy tam zmieścić 50 dzieci. To co w takiej sytuacji, co zresztą dzieci? Dalej szukamy. Dalej szukamy, to wiedzą, że nie znajdziemy. Jest oczywiście możliwość wynajęcia jeszcze ciągle pomieszczeń bajkowych w dole, kompletnych pomieszczeń. To już nie rozmawialiśmy aż tak szczegółowo, żeby określać kwoty czy inne rzeczy. No, natomiast jest to sprawa niezwykle trudna logistycznie. Nie chodzi tylko o to, że pani dyrektor będzie miała przedszkole w trzech miejscach, zarządzając w bajkowym domu sytuacją, w której nie będzie miała swoich sprzątaczek, ani swojej kuchni, niczego swego, tylko samych wychowawców. Tam jest także problem transportowy, bo tam zatrzymanie się jakiegoś samochodu przy bajkowym domu jest bardzo trudne, bo już to po drugiej stronie, bez przechodzenia przez ulicę nie da rady. Kolejna sprawa to jest taka, że do przedszkola chodzą dzieci, które są, no, w różnych, są w jednej rodzinie z różnych grup wiekowych. I może być taka sytuacja, że część dzieci będzie musiała być rodzeństwa zdobywała, część tutaj. Tak, no może tak się zdarzyć, bo nie wiem, jaka jest skala takiego zjawiska, ale jest na pewno taka skala. Już w tej chwili tam mogą być nawet dzieci, trójka dzieci z jednej rodziny, jednej już mogą być w gimnazjum, drugie trafi na Dębową, trzecie do trzeciego miejsca. To są wszystko rzeczy logistyczne, które no, oczywiście bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Moim zdaniem budynek na Dębowie jest bezpieczny, aczkolwiek nie jest bezpieczny w rozumieniu przepisu, bo nie ma dopuszczonej góry. Jako budynek przedszkolny, ale ma wszystkie inne, ale jest po prostu obiektem, którym moim zdaniem ja bym wprowadził tam swoje dziecko też. Rodzice, jak miałem wrażenie takie, nie ze wszystkimi rozmawiałem, też no, zdając sobie sprawę z tego w tym momencie, kiedy już tam na terenie przedszkola byliśmy. Czy jakiekolwiek kroki, żeby tą górę zaadoptować na przedszkolu? Nie trzeba adoptować, bo tam były tam nie do końca legalnie, ale odbywały się tam zajęcia przedszkolne przy starym przedszkolu. Ponieważ tam są trzy pomieszczenia o dosyć dużej powierzchni,
które pozwalają na grupę może nie 25-osobową, ale grupę 15-osobową, a o takiej grupie mówimy, wprowadzić tam pod opieką nauczyciela. Ale słuchajcie, moim zdaniem to nie ma w ogóle co dywagować o tej grupie, że to będą dzieci. Przedszkole to nie są tylko dzieci, to jest również kadra. Ile pani w tej chwili zatrudnia osób w przedszkolu? Ci ludzie muszą mieć szatnię, łazienkę, stołówkę, pani dyrektor musi mieć gabinet, następne pomieszczenie, musi być logopeda, tak, jakiś instruktor. Ci ludzie będą najprawdopodobniej u góry. Bo tam na dole nie ma miejsca, bo jeżeli na dole jeszcze pani dyrektor razem z kadrą będzie miała zajmować, to tam będzie miejsca na 20 dzieci, a nie na 50 czy 60. Czyli cała góra, jak ja rozumiem, będzie wykorzystywana przez administrację. Zresztą tutaj pani dyrektor bierze ryzyko na siebie, jeżeli coś się stanie, to one jest na tej górze. Dzieci będą na parterze i tu nie ma chyba, panie naczelniku, w ogóle żadnej dyskusji, że chociażby jedno dziecko mogło być na piętrze, bo to potrzebne jest. No. Chyba, że pracownicy będą nie, w Chotomowie, tu tylko będą dzieci, 20-30 prawie osób. No to zobaczcie, armia ludzi. I tam jest dopuszczenie jest 60 dzieci, panie naczelniku. Prawda? Mamy 60 nie. dzieci dla pozostałych. Jest rejestracja na przedszkola w urzędzie miasta Warszawa na 60 uczniów dla celów finansowych. Rejestracja. Tak, rejestracja na 60 i dopuszczenie, panie naczelniku, jest na 60 dzieci. Bo rozmawiałem też z Białego. Także ja sobie nie wyobrażam, żeby tam... I tam nie będzie arku więcej dzieci niż 60, no. Tam będzie 50. Musimy szukać lokalu, bo musimy... Dla 50, nie mamy lokalu dla 50 dzieci. Normalne, nie mamy. No nie ma. I teraz będzie wielki problem, bo będzie trzeba zrobić selekcję, które dzieci pójdą na Dębową, tak, ale dla których nie ma miejsca w przedszkolu. I to jest, przed nad tym problem trzeba się zastanowić tak naprawdę. To jest problem. I 100 dzieci, co było podane od poniedziałku, to jest problem. Te dzieci można. Słyszałem, że były rozmowy, panie wicewójcie, panu podlega oświata. Słyszałem, że były rozmowy, żeby wynająć dwa pomieszczenia tutaj naprzeciwko przedszkola gminnego. Te rozmowy się toczą? Tak, o tym mówiliśmy. Tak, mówię, nie było, przepraszam, tak? I jest nadzieja, że możemy wynająć? Tam są dwa pomieszczenia na dwa oddziały, czyli... No czyli to rozwiązuje nam problem tak naprawdę. No. A dokumentacja? Poza tym, o którym mówię, to tamto przecież to jest taki sam sposób. Dopuszczone zostało 12 czy 15 lat temu i od tego czasu funkcjonuje po prostu i nie ma normalnych dopuszczeń. Według tych samych zasad, jak tamto przedszkole. Ja rozumiem to, co mówi pan Arkadiusz, jego emocje, pani Gałowski i tak dalej. Jeżeli przedszkole funkcjonowało w Chotomowie, miało w grudniu wszystkie dokumenty, że może być, w styczniu okazało, że się wali, to pan się nie dziwi temu, że te pytania tutaj są zadawane. Nie dziwię się absolutnie. Niech się pan nie dziwi. To nie jest zdziwienie. Wszyscy dmuchają w tej to, chwili na zimę. Nie jest zdziwienie. Bo też nam mówiono, że przedszkole jest dobrze, są dokumenty, że stan przedszkola jest dobry i nagle okazuje się, że przedszkole jest stanie tragiczne. Co roku było dobre. Dlatego te pytania, które tutaj padają i wszyscy się powoływali oczywiście na dobro dzieci, nie? Dlatego jeżeli tam możemy 50 dzieci plus 50 tutaj, jest to problemie. Tylko problem jest cały czas, bo to będzie wszystko dobrze, jak będzie dobrze. Nie daj Boże, coś się wydarzy. Wtedy, uwierzcie mi, rodzice nie będą mieli żadnych skrupułów wobec nas wszystkich. Oczywiście. To są pytania, jak to są ustawy dzisiaj zadawane. Zdajemy sobie się bezpieczeństwo. Tak. Oczywiście rozmawialiśmy na ten temat. Co będzie, gdy będzie, prawda? I to nie jest złośliwe pytanie, tylko to jest takie odrobinę pytania, że jak gdyby się coś stało, nigdy się nie stało, ale gdyby, co wtedy? Co będzie wtedy za nogę? I nie do siebie. Myśmy dali... Ale wskazujcie Państwo, obliczy z czołem gminy, oni prawo się rozwidziały, więc... No więc dlatego się pytam. Nikt nie powiedział tego, że wie, że nadal nikt nie pan tutaj nie powiedział. Ale to wynika, nie wynika. Przeniesienie realizacji zajęć do nowego budynku może nastąpić wyłącznie zarządzeniem wójta. Oczywiście. Wobec tego nie mogę powiedzieć, przyjść pani dyrektor, proszę jutro przenieść 20. Nie mogę powiedzieć. Tylko nic to nie będzie znaczyło. Bez dokumentu pani dyrektor tego nie zrobi. I tak jak nie zrobiła tego, dopóki nie dostała zarządzenia, czy zarządzenie dwóch oddziałów do budynku. Czy zarządzenie wójta, panie wicewójcie, zostało już wydane o przeniesieniu dzieci? Ale gdzie? Do
Na ulicy Dębową. Nie, jeszcze nie. A kiedy Państwo zamierzacie wydać ten dokument, obwieścić światu? Do szkoły podstawowej. Do szkoły było wydane. Chodzi teraz o... Jeszcze nie ma. Tak jak deklarowaliśmy wcześniej, 5 marca będą dzieci, więc odpowiednio wcześniej będzie takie zarządzenie wydane. Czyli w tym tygodniu. Będzie piąty marzec. Czyli jeżeli coś się wydarzy, żeby było jasno powiedziane, to całą odpowiedzialność na siebie bierze pan Jarosław Kodorski, bo nie można. To tak? Jeżeli jest taki ryzykant, niech tak działa. Przechodzimy, panie przewodniczący. Raczkujmy dalej. Dobrze, przechodzimy do następnych. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym temacie? Proszę bardzo. Przygotowanie przez Urząd Danych Demograficznych na kolejny rok szkolny. A dobrze, ponieważ jeszcze nie do końca wiedziałem, o jakie dane demograficzne można chodzić. Oczywiście dopisałem, że chodzi o światowe, ale jaka ich ma być dokładność, a nie skala. A też oprócz tego no, przyznaję, że w ostatnim dwóch tygodniach niekoniecznie mam aż tak dużo czasu, żeby szczegółowo analizować. Żeby szczegółowo analizować dane dotyczące konkretnie każdego obwodu, czy nawet ulic. Więc tak, może tak, jeśli chodzi o samą demografię liczoną według, tak jak w ubiegłym roku, bo tylko do tego się mogę odnosić, miejsc zameldowania, a nie miejsc zamieszkania. Przypomnę, że w przypadku działalności oświatowej decydujące jest miejsce zamieszkania, a tych danych nigdy nie mamy do momentu, kiedy obywatel nie złoży nam oświadczenia, że mieszka. W związku z tym, opierając się wyłącznie na danych demograficznych dotyczących dzieci zameldowanych, mamy taką sytuację, że w ostatnich latach. W roku 2014, z rocznika 2014 na terenie gminy mieszka 230 dzieciaków. Z 15 roku 2007, z 16 197 i w ubiegłym roku 2017 217. Oznacza to, że trend zmniejszania się liczby dzieci zatrzymał się. Oczywiście nie wiemy, czy na długo, bo przypomnę, że na przykład w roku 2008 było tych dzieci 295. Więc to i tak jest 1/3 to, co mamy w tej chwili. To jest no prawie no, około 70% tego, co było w przytałym okresie. I co będzie w następnych latach, w związku z tym nie wiadomo. Jeżeli jednak przyjmiemy, że te liczby dzieci w poszczególnych rocznikach, które już w tej chwili mamy w szkołach albo za 3 lata pojawią się w przedszkolach, będą prawdziwe, a w stosunku do ubiegłego roku, porównałem dane z ubiegłego roku z poszczególnych roczników, tych młodszych, wcześniejszych i tegoroczne, to różnice są minimalne. 2-3 osoby w roczniku zmieniły się, więc możemy uznać, że to jest podobna liczba. W związku z tym, jeżeli patrzymy na sytuację w szkołach, to jest tak, że przyszły rok, 18-19, będzie rokiem dla naszych szkół najtrudniejszym, z tego względu, że będziemy mieli w naszych szkołach, wyłącznie szkołach, około 140 dzieci więcej niż w roku bieżącym. A przy czym w roku bieżącym mieliśmy około 160 dzieci więcej niż w roku poprzednim. Nasze szkoły będą w przyszłym roku ta liczba będzie już zmniejsza, oczywiście bez tych trzech bloków, o których mówił pan prezes. No i w następnych latach będzie utrzymywała się na poziomie około 2000, czyli o mniej więcej 140-150 osób mniej niż obecnie, aż do roku 2021-2022, potem zmniejszy się poniżej 2000, około 1900 i mniej więcej wróci do stanu z 16-17. To powtarzam, przy tych liczbach, przy tym jakby zasiedleniu, które jest obecnie i przy założeniu, że mniej więcej będzie się liczba dzieci rodziła w granicach 200-220 rocznie. Sytuacja troszkę inaczej, znaczy może tak, sytuacja wygląda niedobrze ze względu na tak zwaną zmianowość, przy czym ona zupełnie przyzwoicie, czyli nie gorzej, wygląda w przypadku obu szkół chotomowskich. Natomiast w ciągu najbliższych 3 lat problem będzie dotykał szkoły w Jabłonnie, przy czym największe natężenie liczby uczniów będzie w bieżącym roku. Właśnie w tym roku 18-19. Znowu mamy jeszcze jedna informacja, która może być dosyć ważna, mianowicie taka, że w przyszłym roku będziemy mieli szczyt roczników 1-3.
klasach 1-3, później ta liczba zacznie gwałtownie się zmniejszać. No powtarzam, jeżeli się nie zmieni, nie dopłynie nam duża grupa ludzi z zewnątrz. Bo na przykład o ile w tym roku mieliśmy około 700 dzieci w klasach 1-3 we wszystkich trzech szkołach jabłonoskich, to w przyszłym roku będziemy mieli ich ponad 800, ale już w roku na przykład 22-23 tylko 660. Z kolei, będzie rosła liczba dzieci starszych. Obecnie mamy ich w klasach starszych tak zwanych. Mamy ich w roku bieżącym 2250, mniej więcej około 2250. W przyszłym roku będziemy mieli ich około 1450 i potem ta liczba będzie utrzymywała się mniej więcej aż do roku 2022-2023, kiedy spadnie do 2300, a potem znowu o 200 kolejnych. To są dane, powtarzam, na podstawie tych, które są wzięte ze ściany z Urzędu Stanu Cywilnego. Czyli panie naczelniku, nastąpił wzrost dzieci tak zwanych właśnie starszych roczników. Tak, plus przedszkola. Które mają więcej godzin tygodniowych. I wobec tego niemożliwe jest zastosowanie w ich przypadku zmianowości. Jest to po prostu niemożliwe ze względów na niemożliwe zmieszczenie 34 godzin, 32 godzin tygodniowo w dwóch zmianach. Generalnie tak. Radnych i pana wójta będzie pewnie dostrzelać za stracone 4 lata, tak? Myślę, że chętnych do postawienia pod ścianą byłoby znacznie więcej, bo przede wszystkim chyba resort, który zmieniając strukturę szkolnictwa spowodował, że nagle dostaliśmy prezent w postaci szkół podstawowych znowu 8-letnich, kiedy struktura tej gminy, tej gminy oświaty była budynków dostosowana raczej do systemu z gimnazjum. Jeżeli chodzi chyba pani dyrektor Brama, gdyby zabrać pani, wydaje mi się, że nie byłoby wielkiego problemu, tak dużego problemu w pani w szkole, gdyby zabrane zostały te dzieci przedszkolne, tak? Ile pani ma aktualnie dzieci w przedszkolu? Jest pięć oddziałów. No, widzicie, cztery oddziały przedszkola. To są te oddziały, które tutaj gdyby tego nie było, nie byłoby takiego, czyli nie jest tak potrzebne, uważam, tak natychmiast budowa szkoły w Jabłonie, jak dodatkowo wybudowanie przedszkola. Bo tak, i następna sprawa. Na rok? Nie na rok. Bo natomiast jeśli chodzi o szkołę, to największą szkołę, ja moim zdaniem, jeżeli chodzi, i to już tak oceniałem, szkoła powinna stanąć w siatkach, jak to jest północnych, tak, czy południowych. Wsie na zachodzie. Na zachodach, czy północy. Ale w każdym bądź razie, tam jest najbardziej szkoła aktualnie potrzebna, ze względu na to, że odchodzi nam wtedy dojazd, ten duży dojazd. No więc taka szkoła na 300 osób, oczywiście, nie uważam, odchodzą dzieci z Chotomowa, odchodzą tutaj też chyba dzieci, które tutaj nie są. Więc robi się miejsce na dużą ilość dzieci, a jak wiemy, budowa dużej szkoły, tutaj nie widać z programu, że tak nam dzieci przybędzie. Oj, przybędzie. Przybędzie. Ja mówię o kupnie działki, ale chciałbym się na przykład tutaj dowiedzieć, jest pan wicemu, chciałbym się dowiedzieć, co się dzieje dalej. Z dalszą częścią zostały pieniądze przeznaczone chyba 3-4 miesiące temu na dalszą część budowy szkoły w Chotomowie. Co się dzieje? Czy poczyniono jakieś kroki? Czy nie? Bo zostały pieniądze, nawet Rada przyznała. Gdzie, czy jest poczyniony jakiś, czy coś się ruszyło? A pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą. Oczywiście. Uważam, że akurat tu jest najbardziej rozwojowa część gmin. Jeżeli chodzi o ilość mieszkańców na metr kwadratowy, drodzy Państwo. Wiadomo, że im ciasi, nie musi udzielać rozmnażania. I tu jest potrzebna szkoła, bo za chwileczkę po prostu te dzieci z rozbudowanego przedszkola naszego gminnego też muszą iść do szkoły. Mhm. Te dzieci też muszą iść do szkoły i tak naprawdę fizycznie nie mają gdzie iść te dzieciaki, po prostu nie mają gdzie. No nie zgodzę się z panem też w takim punkcie, bo tam aktualnie, wsie zachodnie, tam jest aktualnie w budowie, nie wiem, 80-100 domów, a będzie w następne 150. I teraz praktycznie tu za chwilę się skończy ten teren pod mieszkalnictwo budynków wielorodzinnych, koniec będzie.
I taka kolej rzeczy, że to też jest budowa szkoły, to się nie tylko, że budujemy szkołę, ale trzeba ją utrzymać, tą szkołę. I ona, to jest właśnie, to jest problem. I więc mamy tutaj potężny problem budowania wszystkiego, ale dobrze, chciałbym zadać pytanie panu wicewójtowi. Czy coś się dzieje, jeżeli chodzi o rozbudowę szkoły Potokowej, która były plany, było wszystko, jest plan zagospodarowania przestrzennego i tematu szkoły. Znaczy, najpierw zadałem to pytanie, później. Już odpowiadam. Nie wiem, na jakiej podstawie pan wyraża swoje opinie i zupełnie się od nich odcinam całkowicie. Nie wiem, na jakiej podstawie pan mówi o planach na Wsiach Zachodnich i jakimi danymi pan dysponuje co do zapotrzebowania i analiz odnośnie rozbudowy szkoły w Chotomowie. Mówiliśmy, to zaraz pan naczelnik opowie, jak to wygląda w perspektywie najbliższych lat. I również omawialiśmy temat rozwoju miejscowości Jabłonna i tego zapotrzebowania, które tu jest. Ale proszę pana, pan nie rozmawiał ani nie rozmawialiśmy na temat rozwoju tego, ani tego, co pani tutaj zarzuca, jakieś nie wiadomo co. Nie rozmawialiśmy przed pana i pan też nie ma danych, co jest jak tam wsiak zachód i pan nie ma tego. Pan nawet nie spojrzał. No, pan jest od wczoraj tym szefem komisji nad oświatą, także opowiadanie, że pan się zapoznał, nie wie pan. No, ale nieważne, chciałbym no, się nie ma, dobrze. Nie jest, no, nie jest pan osobą, Nie jest pan w temacie. Dobrze, słucham, panie naczelniku. Ja chciałbym, tak, jeśli chodzi o Wsie Zachodnie, to oczywiście nie zamierzam w żaden sposób znosić potrzeby czy niepotrzeby. Natomiast jeśli chodzi o liczbę dzieci, tam w każdym roczniku mamy dzieci od 18 do 38. Ze wszystkich Wsi Zachodnich. Tylko tylu. Czyli tak, czy mamy tam na klasę, na jedną klasę, czy na szkołę jednociągową. To jest wszystko, zakładając, że żadne z tych dzieci nie odejdzie do Legionowa, do Nowego Dworu i gdziekolwiek indziej, co oczywiście jest to normalne, czy do Warszawy, bo to jest normalne, że odchodzą. Natomiast co się stanie, jeżeli powstanie tam 100 domów? No oczywiście tego nie jestem w stanie w żaden sposób przewidzieć. Ale 3 bloki to jest takich domów 300. Powiedzmy. No nie. Nie, no powiedzmy, to trzeba było przeliczyć. Jak sami wiemy, no to ma dzieci na razie tego. I co tam przyjechać u ciebie? U mnie? No u mnie aktualnie mieszkają 2, ale u mojego syna mieszkają 6. Także ja to przyjechać. To na mojego kolegi sąsiada mieszka 7. No widzisz, no tak jest tego. No więc to w zależności jakie są. No. I mówię, że jest to, nikt tego nie patrzy na to i szkoła, jeżeli chodzi, to jest blisko tych osiedli, więc to nie jest tak. Ale nie może tam nikogo dotrzeć. Takiego dopychacza z metra ja mówię. Nie, jak 6 oddziałów zabierzesz, to nie potrzebujesz. Ale gdzie tam jest? Dlatego trzeba budować jeszcze jedno. Tak jest kolejne. Bo tak czy wcześniej, czy później, to trzeba będzie wybudować. Natomiast tutaj chciałem się zapytać, co jest dalej z budową dalszej części szkoły Chotomowej. Zasadnicze pytanie. Słucham, pan naczelnik miał coś. Znaczy chciałem powiedzieć tylko takie to, co już powiedziałem, powtórzyć, że jeżeli chodzi o liczbę uczniów na terenie Chotomowa, do obu szkół Chotomowie, to ta liczba już osiągnęła liczbę maksymalną. W następnych latach będzie się zmniejszała. Panie naczelniku, to nie jest szkoła, wreszcie powiedzmy sobie krótko, przełóż pan 5 metrów znak i będzie to szkoła w Jabłonnie. Panie, przestańmy mówić, że to jest szkoła Chotomowska. To jest szkoła gminna i nie jest to szkoła, że to jest 5 metrów od granicy, to nie możemy mówić. Cały czas mówimy jedną i tą samą bajkę. Ta bajka jest krótka. 5 metrów przełożymy, możemy wystąpić i będziemy uważali, że panie to jest. Panie przewodniczący, chciałbym przypomnieć, że szkoła że Chotomów kończy się na ulicy Zegrzyńskiej. Z tego względu, że tak daleko sięga obwód tej szkoły. Tak jest. Więc tutaj mamy pół wsi, może nie pół, ale ja odnoszę się wyłącznie do tego, co dotyczy oświaty. Nie zamierzam dyskutować o potrzebach szkoły w jakiejkolwiek miejscach. Pytajcie państwo dane liczbowe, podaję je po prostu. Jeżeli sytuacja w szkole w Jabłonie jest w Chotomowie jest oczywiście wcześniej bardzo paskudna, bo tam jest naprawdę ta kompletna praktycznie dwuzmianowość, jest bardzo ciasno. Więc to, że już się nie będzie pogorszało, jest oczywiście informacją dobrą i prawdziwą, ale nie to, żeby zaraz się z tego tytułu cieszyć.
musi... Ale przepraszam bardzo, dlaczego się ma nie pogarszać, kiedy na terenach zaczyna te, które scalono, będą się budowały potężne. Już się zaczęły budować, więc to tego wystarczy zmienić też. Jest, słuchajcie, jest plan przestrzennego zagospodarowania, jest plan mówiący o postawieniu tam, było to gimnazjum, więc teraz jest miejsce na dalszą część szkoły. Zostały przeznaczone na to pieniądze i pytał się, co od października w tej kwestii się wydarzyło. Mógłbym się dowiedzieć, no bo pan wójt, wicewójt mówi, że to pan mi odpowie. Pan na pana to nawet nie myślę, żeby powiedział. Słucham pana. Pan naczelnik mówił o danych i o perspektywie najbliższych lat. Co do budowy, pan doskonale wie o tym, że w pierwszej kolejności będzie rozpoczęta budowa hali. Czy pana, jeszcze raz panu mówię, że było również przeznaczone pieniądze na dalszą część szkoły. Chyba pan czyta budżet, chyba pan jest świadomy, jak pan siedzi na sesji, co rada przeznacza. Chyba pan ma świadomość. Chciałbym się zapytać, co od października panowie zrobili w tej kwestii? Czytam i również czytam pana pisma i korespondencję z 2001 roku, kiedy pan obiecuje ludziom, mieszkańcom wodociąg i kanalizację. Ja to czytam. 2001, tak? A pan przyszedł i pan to nam zrobił. Te wszystkie rozkopane rzeczy pan nam zrobił. Dziękuję panu bardzo. Jest pan rzeczywiście, jest pan chyba się pana pyta zapytać. Czy pan rozumie, co ja się pana zapytałem? Pytam się, nie rozumie pan. No pan ma kłopoty z rozumem. Jeszcze raz panu mówię, pytam się pana. Co w kwestii budowy drugiej części szkoły? Rozumie pan, czy mam panu jakieś inaczej? Nie pan na to odpowie. Nie, nic nie będę panu pisał, bo pan czytać będzie. Dobrze, dziękuję. Rozmowa z panem. Kontynuuj, dobrze. Jak skończyłeś. Nie. Program. Czyli nie, no bo wody, tak jest z tego, no może się, no ty nie chcesz wiedzieć, co dalej z dalszą częścią szkoły? Pan nie otrzyma odpowiedzi do jednego. No bo ten pan nic nigdy nie wiedział, nie będzie. Dopiero teraz. No i wszystko. To jest człowiek, który nie ma pojęcia tutaj. Radny się ponad 3000. Dobrze. Proszę Państwa, informacje na temat rekrutacji do przedszkoli gminnych. Jaki jest harmonogram? Kryteria przyjęć, zajęcia dodatkowe oraz przedszkoli publicznych. Czyli od kiedy Państwo będą przyjmować wnioski? Może tak powiem bardzo ogólnie. Z końcem stycznia zostało wydane zarządzenie w tej sprawie. Od 1 do 8 marca, nie wziąłem tą kartkę, będzie potwierdzanie przez rodziców dzieci, które już chodzą do przedszkoli, czy będą dalej kontynuowały w tym samym miejscu. Od 8 do 28 marca będzie składanie wniosków przez nowe dzieci. 19 kwietnia podanie do publicznej wiadomości liczby kandydatów zakwalifikowanych. Od 20 do 24 kwietnia rodzice potwierdzają tych zakwalifikowanych, że ich dzieci będą tam uczęszczały. I 26 kwietnia będzie podana lista uczniów, dzieci przyjętych do przedszkola, nowo przyjętych do przedszkola. A program jest dostępny? Tak, wisi, jest na stronie od 29 stycznia, także na stronach przedszkoli sprawdzałem i także na stronie gminy. I przedszkoli też. No jeszcze panie Andrzeju, pan powie, dzisiaj otworzyliśmy tutaj ten... Ponieważ spodziewaliśmy się, że zabraknie miejsc w przedszkolach, ogłosiliśmy tym razem wcześniej konkurs. Zgłosiły się dwa przedszkola, przedszkole Tutorland i przedszkole Bejkowy Dom, które będą chciały funkcjonować na zasadach przedszkola publicznego, takiego, które będzie przyjmowało kierowane przez nas dzieci, te, które nie dostaną się do przedszkoli w rekrutacji publicznej. Do przedszkoli publicznej. Także wygląda to zupełnie przyzwoicie, natomiast jak troszeczkę na temat tego przeniesienia oddziałów przedszkolnych, tam jest taki problem, że ja mam nadzieję, że w tym roku to w ogóle, z tych danych wychodzi, że w tym roku w ogóle oddziałów zerówkowych to może być 5 w całej gminie. Poza przedszkolami oczywiście, w szkołach.
To może być trochę mniej. I my, czy nam się to podoba, czy nie, w szkole musimy zostawić oddziały przedszkolne, przynajmniej jeden, ze względu na trwałość projektu. Przypomnę Państwu, że w 2014 bodajże roku zostały do szkoły w Jabłonnie kupowane niektóre rzeczy na wyposażenie oddziałów przedszkolnych właśnie, w tym i kuchni, i placu zabaw, i jeszcze parę rzeczy. Trwałość projektu wynosi 5 lat. Do 2020 roku oddział przedszkolny, przynajmniej jeden, musi tam funkcjonować. W jaki sposób my znajdziemy, co zrobić, żeby lekko chociaż rozładować szkołę w Jabłonie, bo musimy to zrobić. Będziemy zastanawiali się po zakończeniu rekrutacji do przedszkoli. Czyli myślę, że w końcu marca, wiedząc ile mniej więcej mamy dzieci do poszczególnych miejsc w przedszkolach, będziemy mogli czegokolwiek szukać. Ale nie w sensie, bo nie znajdziemy tak jak nie znaleźliśmy przedszkola, to nie znajdziemy szkoły nowej. Ale szukać jakichś rozwiązań znowu o charakterze tymczasowym. Jakich dzisiaj nie wiem. A co z tą klatką schodową, która ma być poszerzana, musi być poszerzona, bo znasz pożarana na papier szkoły zamknięta, znaczy oddział przedszkolny. No z tego co się orientuję, to jest nakaz wykonania. No oczywiście będzie pewnie kiedyś wykonany. Prowadzone są jakieś projektowe prace dotyczące tego, jak to zrobić. No wiemy, że to nie jest łatwe do zrobienia, delikatnie mówiąc, bo jak pan będę w szkole wie, że różne rzeczy się łatwo robi, ale schody jednak trudno. Zwłaszcza funkcjonują w tej szkole. Ale czy są już prace chociaż projektowe? Projektowe. Nie, to miała jakiś argument do strażaków, że tam przyjdą na kontrolę. Że mogła powiedzieć, robimy. Dostałam informację, że w tej chwili są przygotowywany projekt, oferta, ale to też nikt się chyba nie zgłosił w tej poprzedniej. Nikt się nie zgłosił? Poprzedniej edycji, a w tej chwili są tutaj Państwo na etapie projektowania. Jak się nikt nie zgłosił, to nie może być projektowane. Nie, oferty. Kolejny raz jest... Tak. A jeszcze chciałbym się zapytać, jeżeli chodzi o termomodernizację. Chciałbym się dowiedzieć, jak sprawa wygląda termomodernizacji i przedszkola u pani, i szkoły po domowie. Wiem, że jest jakiś nakaz sanepidu. Jak pani wychodzi z tego, panie Kraśle? No, bo tam jest nakaz sanepidu. Kaloryfera. No zaraz. Tej szkole. Pytam się, miała być termomodernizacja, miało to być wymieniane. Proszę nie łączyć tych dwóch rzeczy. Jeśli chodzi o termomodernizację, przetarg został otwarty. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Dla tych czterech obiektów, dla wszystkich zgłosili się oferenci, teraz weryfikujemy tę ofertę. Jakie dodatkowe pieniądze na to według otwarcia przetargu? Jak to zostanie zweryfikowane, to poinformuję. No to dość długo, bo to chyba w sierpniu jest koniec tego. Także to dość długo to trwa, no, ale tak jak ścieżki, więc termomodernizacja też będzie. A jeszcze tylko chciałem panu dodać, że jak pan wraca do 2001 roku, tak pan 1/10 wybuduje. Takiej szkoły jak ja wybudowałem, to panu, ale w 11 pan nie wybuduje. To panu powiem, że pan oczywiście pracownicy. Dziękuję panu. Także dokończymy panu. Proszę bardzo. Pani Katarzyno, tam czy to jakiś pan jakiś... Panujemy nad sytuacją. Tak. Sanepid taka rutynowa kontrola. Wskazania były, żeby obudować grzejniki w całej szkole ze względu na bezpieczeństwo dzieci. I sukcesywnie sala po sali robimy to w ciągu roku. No to czekaliśmy na tą termomodernizację, ale nie doczekaliśmy. Odwlekło się, a sanepid to już prosił, żeby nie dać zalecenia, tylko grzeczna prośba, żeby... No i po prostu nie wypełniamy. To robimy tak na zasadzie stelażu, żeby można było zdjąć, rozmontować, przebudować do innych grzejników. A u pani dyrektor jest jakieś, jeżeli ta termomodernizacja nie wyjdzie, to są jakieś... No tak, cały czas. Dobrze, był remontowany, nie cieknie, jest wszystko w porządku, ale to jest taka naprawa na powiedzmy na tą zimę, prawda? Tak, nie wiem, tak, jak tak, będzie na jesieni bez termomodernizacji. No i oczywiście z zewnątrz elewacje też są w stanie, takie jak Państwo zresztą wszyscy widzieli, prawda? Nawet wymagają miejscowego remontu, ale przede wszystkim tak. No, tak. Pana, panie kierowniku, bo tam jest też u pana... Kciuki za dwa budynki. Zgłosiły się firmy. No, tak ogólnie wiemy, że no,
jest troszkę drożej. Ceny są, wiem, że ceny, bo... Ale no, kciuki pozostaje tylko Też jest wina kierownictwa tutaj, że wiadomo było, że w ostatnim roku, jak się będzie tak robić, to będziemy płacić dwa razy tyle, no, ale to już nie będzie już tutaj tak. No, czy na tym roku normalnie wszystko to popyt jest większy, no i tak to wygląda. Tak to... Zgłosili się oferenci, to jest też... Tak, pozytywnie może. Dobrze. Ja bym jeszcze panie kierowniku, bo tutaj jeszcze zaraz pan tutaj pyta, że nie chodzi o ten, ja bym się pana chciał zapytać, bo jednego nie rozumiem, dlaczego ten tor rowerowy, który ma być robiony tam tego. Tak, jest ogłoszony znów przetarg przez was prowadzony. Ja nauczony kiedyś smutnym doświadczeniem, że przedszkole robiła pani dyrektorka, więc co robimy? Nie, jeszcze tylko tutaj byśmy o tej podsumowanie akcji zima, tylko byśmy się zapytali. Bo to skończymy, no. No więc ja bym chciał zapytać się to jeszcze, panie kierowniku, dlaczego znów zlecenie robi ktoś, kto nie powinien robić. Ja myślę, że ja nie jestem dobrze adresatem tego pytania, bo taka decyzja powstała, ponieważ jak spojrzysz to, co ja wiem. Otóż projekt był nakierowany na instytucje kultury i sportu, a nie na gminę. Ale pieniądze? Ale kto właśnie... miał właśnie pieniądze? W jakim budżecie? Kogo było? No to... Pana było budżet? Nie. No to dziękuję. No więc to samo się będzie działo, to wtedy i teraz są na przykład, jest kontrola, tak i oczywiście jest, niektórzy to mówią, że tutaj w ogóle winę ponosi pani, co jestem w ogóle oburzony tym, bo tu było tyle ludzi i okazuje się, że robiła to pani dyrektor projekt przedszkolny. A teraz rozumiem, że pan, ale za chwilę okaże się, tutaj są proszę pana 91 osób, jest proszę pana na stanie gminy, jest tyle proszę pana nowych stanowisk, że ja nie rozumiem proszę pana, żeby pan miał zlecenie, ale ja rozumiem proszę pana, no więc dlatego ja mówię, że to jest po prostu coś niesamowitego. Identyczna sytuacja jak była proszę państwa na przedszkole. Identyczna sytuacja. Tu są ludzie do pracy, ale nie ma ich, zleca się tutaj. Tu były do pracy budowa przedszkola, robił kto inny. No nie ma się to uśmiechać, bo z czego tu się śmiać, to trzeba płakać. Więc nie ma sprawy. Proszę, znaczy, tak czy owak, ja się będę starał to zrobić, mimo wszystko, jak będzie taka... A ja będę się starał, żeby ta decyzja była natychmiast zmieniona. Ja będę się starał, żeby ta decyzja była zmieniona. Bo od tego jest kto inny. Inwestycje jest tam, tam są fachowcy, a nie jest pan fachowcy. No przykro mi. Jest pan czym innym. Ja to się opierał o pan. A no właśnie. Czyli opierałby się pan znów o zewnętrznych, 90% u nas jest robione na zewnątrz. A mimo to 91 pracowników, których już niedługo będzie tutaj stał. Nie ma sprawy. Natomiast projekt jest ciekawy i on wypłynął też jakby ze społeczności lokalnej. Sam projekt jest fajny. Ale zrób jest po prostu... Zagospodarowanie będzie całego terenu. To jest pozytywne. Gdzieś to robią, pan robi, pan jest od kultury, ale nie do tego. Natomiast, no tak, ale tutaj to muszą być, jeszcze na górze muszą być nad tym fachowcy. No tak, to się zgadza. A to proszę państwa, no niestety. Jak to pan jest tutaj, kompetencji nie ma co by, nie jestem bez kompetencji, ale a pan tym bardziej. Nie ma sprawy. Proszę państwa, jeszcze jest ostatnie opiniowanie projektu uchwał w zakresie działania. Podsumowanie akcji zima w szkołach i ośrodkach kultury. Proszę bardzo. Ale przepraszam, pani Katarzyno, pani tam nie brała udziału w tych akcji zima? Udzielało tylko lokalnie. Jak zwykle, sala gimnastyczna, sala fitness, toaletki, budyneczek. To samo. Ja wszystkim udzielam. Dobrze. Czyli to wszystko było tylko udzielane. Zapamiętam do tego raz. Dobrze. To dziękuję panią. A ja dziękuję. A ja powiem. Co jest 5 minut? Nie!
chcę. Nie, właśnie. Wszedłem po wodę. Co teraz będę prowadził? Przy wodę wezmę. A proszę. Zilko cię tam wzmocni, to proszę bardzo. No, słuchamy, panie dyrektorze. Tak, 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 już. No, ponieważ już częściowo rozmawialiśmy z nieco. Tak, ale gdzie na komisji. Przyjdziesz, dobrze, dawaj. Na komisji spraw społecznych i... No. I ja powiem tak, proszę państwa, po raz pierwszy taka zanotowaliśmy sytuację, że nie zabrakło miejsc. Nie zabrakło miejsc. Oczywiście są dwa powody, których nie możemy rozstrzygnąć w tej chwili, który był ważniejszy. Po pierwsze, dzieci chorowały. Po drugie, zadziałało 500+. Ponieważ słuchajcie, po raz pierwszy była sytuacja, że wszyscy zapłacili. Nie było sytuacji, że ktoś nie miał pieniędzy, zwlekał, zwlekał i tak dalej. Tak, słuchajcie, i to jest nie, naprawdę jest to prawda, że 500+ w naszej gminie zadziałało. Ciekawy jestem jak w akcji lato, natomiast w akcji zima nie było widać tych problemów, jakie bywały z płatnościami. Karta dużej rodziny oczywiście też zadziałała, ale to jest, słuchajcie, margines. To jest około 15 rodzin, które skorzystały w całej tej masie miejsc, które żeśmy przygotowali. I proszę państwa, do ostatniej chwili i również w czasie akcji przyjmowaliśmy dzieci. Przyjmowaliśmy dzieci, ponieważ troszkę dzieci chorowało, więc mieliśmy luz, ale nie chcieliśmy, żeby nauczyciele mieli zbyt małe grupy, więc tu trzeba też powiedzieć, że gmina się wywiązała jak zwykle już po raz kolejny. Umowy były przygotowane wcześniej, były podpisane. Nauczyciele dostali 2600 zł brutto za te 10 dni. Nikogo, to jest tajemnica. Ja wiem, to jest tajemnica, natomiast ja chcę powiedzieć, w takiej komisji oczywiście niestety nagrywane jest też, widzę, dla kolega nagrywa i wynosi te informacje, a później w prasie słyszymy i cieszymy się zupełnie inną informacją. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dokładnie tak. To tak jest, jest tak. Tak jest, ja też. Niestety, to innego jest nagrana, to innego jest tak, 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 tak. To ubolewam. Ale no cóż, no nie widzę pana Szabreckiego, żeby z nim rozmawiać. Może. Więc chcę powiedzieć, gmina wywiązała się w terminach z umowami. Wszystko było przygotowane na czas, nauczyciele zatrudnieni, podpisali, wiedzieli za ile pracują, gdzie pracują i tak dalej. Bardzo ułatwione było zadanie w ten sposób, że pracowaliśmy od 8 do 18 zgodnie z postulatami rodziców. Wygłuszyliśmy 8-18 i chcę państwu powiedzieć, co się działo. Między godziną 17 a 18 były pojedyncze dzieci. Pojedyncze. Troje dzieci, dwoje dzieci. Szczególnie jedna rodzina taka, która rzeczywiście pracuje do 17 w Warszawie. I to było tak, że wychowawca właściwie czekał z jednym dzieckiem. Trudno już mówić o jakichś zabawach w grupach, kiedy jest dwoje, troje dzieci, jest to duże i małe. Wychowawca z leczą. Więc słuchajcie, w związku z tym... Ale ten rodzic miał ten komfort. Tak, miał ten komfort i to jest ten rodzic, który zresztą odwoływał się do komisji, pisał do państwa. To były te listy. Myśmy zadziałali pozytywnie, proszę bardzo, jestem. Wywiązaliśmy się, proszę państwa, wycieczki, które jak co roku zawsze się cieszą dobrą estymą i wysoką frekwencją, odbyły się, wszystko było bezpiecznie, nie zepsuł się autokar, policja nie miała żadnych trudności ze sprawdzaniem ogumienia i trzeźwości kierowców. Jednym słowem można powiedzieć, akcja przeszła bez echa, ponieważ nic się złego nie stało. Wszyscy... A może zadać się to pytanie, to właściwie do pana Wojta, bo o ten autokar. Tak. Czy jest możliwe zawarcie porozumienia międzygminnego, bowiem warszawskie dzieci, no w tej chwili mają już w ogóle bilety za darmo, tak? ale poprzednio było tak, że warszawskie dzieci na podstawie karty przejazdowej podczas akcji zima korzystały z darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Czy jest możliwe zawarcie takiego porozumienia między gminą Jaworna a Warszawą, żeby nasze dzieci też podczas akcji zima czy akcji lato wraz z opiekunem jeździły komunikacją warszawską za darmo, co pozwoli poszerzyć tak, bardzo ofertę. Myśmy do Galerii Północnej mogli pojechać do kina z dzieciakami. Na przykład. Autobusem. No autobusem. Nie wydaje. Koszty. No tak. Dobre pytanie. Znaczy się zmniejszą. Tak. Zapytać może. Tym bardziej, że mamy blisko, właśnie stworzyły się miejsca blisko, gdzie można dojechać autobusem przez 15 minut. Dokładnie. Ciekawe pytanie. Takie na Bluster jest, zdaje się. No, tak. Jak wiem, że moje pojadą. Tutaj. Racja, tym bardziej, że słuchajcie państwo, sytuacja jest taka finansowa, to chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że słuchajcie, te korkowe fundusze troszkę wysychają. To nie jest też wina gminy, tylko w ogóle ogólnie przepisów i sytuacji krajowej, że pieniądze z korka
maleje. No nie chcę powiedzieć, że nie rosną. Choć spożycie rośnie, tak jak gdzieś wszyscy. Natomiast zresztą proszę, żeby w prasie to odpowiednio, prawda? Nie wyrywać z kontekstu słów. Chodzi o to, że dysponujemy na akceleratorną, może się okazać, że nie będzie więcej środków, prawda? W tym sensie, że nie będzie więcej, że będzie więcej dzieci, a nie będzie może można dołożyć czego. Ponieważ korkowe wysycha. No. Ale tak jak mówię, to nie jest, nie, to nie jest nasza wina. Można spróbować się tak. Mówimy o czasowni na akcelerator. Tak. Przewodzowy wzór, nie ma problemu. Tam się wpisuje po prostu numery legitymacji w koronie wisiaków. No to działa. No tak, trywialnie określają. Więc proszę Państwa, no, tak jak mówię... Dziękujemy bardzo. Teraz bezpłatnie w ogóle przejadę. To zobaczycie. Eksperymentuję, bo to jest eksperyment. W tej chwili socjologia. Warszawa chyba ma wszystkie dzieci. Jedziemy dalej. Tak. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie, że akcja się udała. Ale tam wszyscy byli zdrowi. Nie było, nie zanotowaliśmy żadnych negatywnych zdarzeń. Tak. Rodzice, ci, co chcieli... Nie powtarzaj się, przepraszam. Nie, przyszedł przewodniczący. On nagrał, nie go sprawa. Od słucha, albo przeczyta. Tak. A jeszcze panie wicewójcie, ja nadal tą chciałbym obejrzeć tą co panu mówił. Może zobaczę dzisiaj, to ja jutro chciałbym obejrzeć, będzie jutro komisja ograna i chciałbym zobaczyć. Jedziemy dalej. Umowę na ten bok. Dalej to się opiniowanie projektu. Tak, nie, jeszcze opiniowanie projektu. Projekt. Opiniowanie projektu. Dwie uchwały. Panie Andrzeju, bo tam jest uchwała. Pierwsza uchwała dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych i przedszkoli niepublicznych. Przyczyną jej zmiany jest po pierwsze zmiana podstawy prawnej, a po drugie także treści tej uchwały, z tego względu, że bardzo wiele zapisów, które dotychczas były w uchwale Rady Gminy, w tej chwili zostało przeniesionych wprost do ustawy. W związku z tym nie można już ich regulować. Natomiast jeśli chodzi o samą zawartość merytoryczną i jakby skutki finansowe, to ta uchwała nie powoduje niczego innego. Będzie dotacje są naliczane według tych samych zasad, jak były w poprzednich latach. My nie mamy szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty, w związku z tym nie dotyczą nas pewne wskaźniki wyrównujące. Dlatego też skutku finansowego tutaj nie powinno być. Będzie tylko, właśnie sama uchwała jest tylko wyłącznie jednak formalną zmianą wynikającą ze zmiany przepisów. Weszła, jak wiadomo, w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i to jest w tej chwili podstawa prawna dla tego typu uchwał. Do tych trzech uchwał, tak? Nie, to pierwsze. Druga uchwała też jest konsekwencją zmian. Tak, przepraszam. Może do tej pierwszej. Ja mam pytanie, panie Andrzeju, przepraszam. Mogę państwu... Tak, oczywiście. Czy są to środki, o których mówimy, zewnętrzne, z dotacji, czy z budżetu gminy? Przede wszystkim z budżetu gminy, z tego względu, że to jest głównie w naszym przypadku, my dotujemy głównie przedszkola. A przedszkola otrzymuje dotację w wysokości bodajże 115 zł na jednego dzieciaka, a płacimy w granicach 750. Dziękuję bardzo. Ta uchwała. Skąd? Nie, to nie jest techniczko, bo jest ta uchwała pana Wieczorka, tak? Która... No właśnie, panie Andrzeju, pana Wieczorka. Ale ja... Pan Andrzej nic nie wie, bo ona przeze mnie nie... Oczywiście, nic nie wiemy, bo to jest uchwała... Mogłem słyszeć, ale nie jestem w stanie... Ale my mamy jeszcze jedną. Dobrze, proszę pana, druga uchwała, która... Kto jest za tego? Kto jest za tą uchwałą? Nie, oczywiście. I teraz drugą. Przepraszam, druga uchwała dotyczy zmiany uchwały z ubiegłego roku. Dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, które wyrządzone jest kierownicze i tak dalej. Znowu przyczyną jest to, że w momencie wprowadzenia zmian w karcie nauczyciela od 1 września zmieniono wymiar godzin dla niektórych nauczycieli.
wprowadzając je obligatoryjnie, nie większe niż 22. Myśmy mieli wyższe trochę wymiary, my mieliśmy 24-25. W ten sposób tutaj wprowadziliśmy maksymalną dopuszczalną liczbę godzin 22. Ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana. Znaczy, ten fragment został wykreślony zupełnie, ponieważ on został wykreślony wprost w karcie. Tam powiedziano 20, dokładnie. Natomiast przy pozostałych do 22. W związku z tym tam, gdzie 20, ten fragment, czy paragraf 6 został skreślony zupełnie, no bo nie będziemy regulowali tego, co w karcie. A jeśli chodzi o pozostałe, to ustaliliśmy dla wszystkich pozostałych specjalistów na jeden wymiar. Też przyznaję, że troszeczkę w taki sposób jakby dla własnej wygody. Bo czasami zastanawianie się, który znaczy jest terapeutą, a który socjoterapeutą, no. Tylko po to, żeby bo inny pensum będzie realizować, to już w tej chwili jest niemożliwe. Stąd też to jest też, no ta zmiana będzie powodowała pewne skutki finansowe, bo jeżeli okaże się, że będziemy mieli dużo... Tak, dokładnie. Niektórzy nauczyciele będą mieli, specjaliści będą mieli troszkę mniejsze pensa, a jeśli będą musieli zrealizować tyle samo zadań oświatowych, to będziemy musieli im zdać ponad wymiarówki, najkrócej mówiąc, albo na pośrednich nauczycieli. Ale optujemy na 22, tak? 22, związki zawodowe zapewniają pozytywnie. Ja wiem, tak. Zwykle zawodowe, tak? Nie, no właśnie. Max tutaj jest. I tak schodzimy, to więc to w pewnym sensie jest dla pracownika. Panie, czy jeszcze mam pytanie do tej tabelki, którą tam pan przedstawił. Ja przepraszam, taki brzydko chciałem powiedzieć. W szkole podstawowej numer 2 Orła Białego, tam nie ma tego, tam są podane rozdziały, prawda? Tak. Ma pan to? Nie mam minu wersji. Ja mi nie pokażę, co chodzi. Ale czy zabrakło któregoś rozdziału? Ja później pokażę. Konsultowane było z księgowością, bo dla mnie tytuły rozdziałów niewiele mówią, muszę przyznać. Ja powiem. Tak, dobrze. Dziękuję, panie przewodniczący. Dobrze. Ja osobiście. Dziękuję za wszystko. Dziękuję. To wszystko. Kto z Państwa teraz, no, bo to teraz ta druga uchwała, prawda? Tak. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. No i proszę Państwa, jest też tutaj uchwała pana Wieczorka, nie tego, który niejakiego, który proszę Państwa, ale masz... zawsze w ostatniej chwili, masz tą uchwałę, Agnieszka, bo... Tak. To jest ta uchwała, bo ja nie wiem, to jest ta uchwała. Agnieszko? Tam jest uchwała. Proszę Państwa, pamiętacie, na koniec grudnia wprowadzaliśmy takie dwie uchwały, bo tam jest te 800 tysięcy, wiecie Państwo, że to powinno działać, bo to było już w kwietniu, powinno działać od września. Od września nauczyciele mają dodatkowe zajęcia, od września mieli być z tych pieniędzy płaceni. Ale niestety, proszę Państwa, pan bo to prowadzi nasz dzielny, złotołudny pan Wieczorek, nasz działacz od ścieżek, więc to samo jest, nadzoruje, macie tak Państwo, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, 6 miesięcy minęło, jak nadal się nic nie dzieje. A pieniądze już, jest sytuacja taka, że tam chcą dać te pieniądze i nie wiedzą, na jakie konto mają przejść. Od 6 miesięcy tak pan, bo pan Wieczorek robi dokumentację. Także chciałbym panie wicewójcie, żeby pan Wieczorek tę sprawę referował na sesji, bo będziemy również na komisję, będziemy wprowadzać zmianę na komisję rewizyjną, żeby ten punkt, komisja rewizyjna zajęła się tą sprawą, która przez pół roku, pieniądze, które są do wzięcia natychmiast, nie możemy, bo jeden pan nie może załatwić dokumentu. To znaczy, mówimy o tym konkretnym zadaniu, jak rozumiem, tak pan Wieczorek prosił pan, żeby zreferował to podczas sesji. Tak. I również będzie wniosek Rady Gminy o skierowanie do Komisji Rewizyjnej. Tak, proszę pana, tak, żeby tym się zajęła, bo pół roku, proszę pana, nie można pieniędzy wziąć, które ludzie chcą dać. Także bardzo to jest. No, nie rozumiem tego, no ale może tak jak na ścieżkach tam tłumaczyliście panowie, że jesteśmy w przodzie z wszystkimi, bo tak wszyscy ścieżki mają, a my jeszcze nie ruszyliśmy. Dobrze, ale panie Wieczorze, bo chciałabym się po prostu konkretnie dowiedzieć,
być, nie wiem, może wicewójt by nam tutaj powiedział, bo ja rozumiem, że chodzi o panią Katarzynę Dąborowską, która składa... Tak, tak. Tak. Miało to być od 1 września. Tak, miał ten projekt po prostu być wdrożony. Tak. Co się zadziało, że pani dyrektor nie mogła skorzystać z tego pakietu i po prostu nie mogła zrealizować? Czyli coś tutaj po prostu było z gminy, powinno wyjść, tak? Tak. I nie wyszło w odpowiednim czasie, i dlatego pani dyrektor nie może, że tak powiem, skonsumować tych środków, które, że tak powiem, jakby miała przyznać. Pani radna, ja nie potwierdzam tych słów, które mówi pan radny. Bo ja, pana Wieczorka nie ma, państwo sobie życzą na sesji ten punkt, ale jutro, jeśli państwo pozwolą, bo chyba to grono będzie się powtarzać podczas Komisji Rozwoju. No, myśmy sobie życzyli, żeby po prostu, bo my musimy to przegłosować, a chciałabym wiedzieć po prostu, nad czym głosuje, prawda? I właśnie to, jeżeli jeszcze raz pan powie, że ja, proszę pana, to proszę pana... Przewodniczący, może ja mówię jakoś nieprawdę. No dlaczego bez przerwy opowiada bzdury? Jaką cię prawdę ja mówię? Proszę pana, ja rozmawiam z dyrektorem szkoły, która nie może sobie dać pracy. Była proszę pana, przez pana Wieczorka była uchwywana, bo nie miał czasu. Proszę pana, od 3 miesięcy nie mogą pieniędzy przekazać, proszę pana, bo nie ma na jakie konto. No ludzie, no ja wiem, bo się to pytałem. Ja państwu odpowiem, jeżeli teraz mogę. Po pierwsze, nie ma tutaj pani dyrektor i nie ma pana Wieczorka, więc nie będę się odnosił do tych kwestii, które pan podejmuje. Poza tym, jeśli chodzi o przedszkole i miejsca w przedszkolu, również powoływał się pan na rozmowy z panią dyrektor, które okazały się... Że co? Nieprawdą. A jaka nieprawda? Że nie będzie miejsca... Nie, proszę pana, bo miejsce, jeszcze raz panu mówię, będzie zrobione, proszę pana, ze stołówki. O czym pan rozmawia? Pani, ja powiedziałem, przekazała stołówkę. Stołówka nie jest na salą lekcyjną. Pani, o czym pan mówisz, że miejsca? Nie, była jedna sala, druga sala została przekazana, a dzieci z gimnazjum uczą się gdzie? W stołówce. No, i teraz powiedz pan to krótko. Nie było. I tak rozmawiałem. I nasi, pani oczywiście, pani dyrektor zrozumiała. Po prostu poszła na rękę, bo widziała, że to jest ale nie mów pan, że tak, chyba potrzeba chwilę, ale nie mów pan, że to jest normalne. Że w tą chwilę... Ale niech pan wie, jest taka niewiedza. Ale to jest tak, że jeszcze jakieś pytanie, jak pan ale niech nie mówcie, oszukuje, że nie rozmawiamy z panią dyrektor, oczywiście. I sale, które wykombinowała ze stołówki. A pan idzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Po co pan stój opowiada będzie? Proszę państwa, kto z państwa jest za przyjęciem? A, jeszcze, panie wójcie, tu jest pytanie do pana. Proszę pana, pan jest już teraz w imieniu pani sekretarz, która obsługiwała. Proszę pana, ja zadałem pytanie. Nie, pan Grzybek, że radni nie są w temacie i poinformowani w należyty sposób. Zwrócił się zapytanie do pani sekretarz, kiedy odbyły się negocjacje w sprawie kupna działki przy przedszkolu w Kotomowie. Pani sekretarz odpowiedziała, że nie prowadzi kalendarza pana wójta i zobowiązała się udzielić odpowiedzi na najbliższej komisji. Proszę, słucham pana. Na najbliższej komisji pani sekretarz udzielił odpowiedzi. Ale proszę pana, o czym pan mówi? Jest pan bezczelnym frajerem i krótkim. Jest tak, jest to bezczelny człowiek. On nas traktuje jak śmieci. Jest to bezczelny i krótki. Tak, proszę się nagrać. Bezczelny chaos to są chłopcy. Ale za... No dobra. Ja sobie nie pozwolę, że byle również. Proszę państwa, kto z państwa jest za tym protokołem? Protokołem. Dziękuję. Jest to człowiek, który nie szanuje. Nie, ja sobie nie pozwolę. Nie, że byle, żeby...